Witajcie w 15 odcinku podcastu Złoty Tron. Witam Was Zygmunt, Szwagier i Vincent. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałem Wam zakomunikować, że od teraz możecie znaleźć nasz podcast na iTunes i na innych agregatorach podcastów. Także wystarczy, że wyszukacie, wejdziecie na iTunes, wejdziecie w kategorii podcasty i wpiszecie Złoty Tron, powinniście znaleźć. Albo możecie też wejść w opis tego odcinka i znaleźć sobie linki do naszego Feedburnera, RSS i dodać sobie to do swojego telefonu. Za dużo S-ów, RSS. RSS? Bo to jest, są super RSS-y. RSS jest super. I to takie super, że na końcu się mówi super. Tak, dokładnie, żeby takie niespodziewane zaskoczki. Więc będziecie mogli już słuchać naszego podcastu, niekoniecznie oglądając YouTube'a. Także to jest moim zdaniem dobra wiadomość, więc jeżeli chcecie tak zrobić, to wyłączcie się teraz, przejdźcie w opis i tam sobie ściągnijcie. A jeżeli nie, to oglądajcie dalej. Jak zwykle zaczniemy sobie od przeglądu naszych warsztatów i postępów z naszych warsztatów. Więc zobaczymy, co pomalowaliśmy, co udało nam się stworzyć, udało nam się skleić, pomalować. Jakie ogólnie zrobiliśmy postępy. Więc może zaczniemy od Ciebie? Udało mi się złożyć trzech Plague Marinów, których dostałem od szwagra na urodziny jakiś czas temu. Tych z tego najmniejszego boxa First Strike chyba? Czy First Strike, tak. Więc przerobiłem tego, który ma robić za sierżanta, bo już sierżanta mam z Dark Imperium. Przerobiłem go na ikonistę. Obciąłem tą ikonę, która jest na tym dużym lordzie z Dark Imperium. I dokleiłem po prostu patyczek do czyszczenia uszu, odpowiednio tam zmodyfikowany green staffem. Troszeczkę podrasowałem mu te ręce, bo on niestety ma łapki, ma na takich, jest easy to build, więc ręce ma na takich wystających po prostu bolcach, więc wygląda po prostu jak robot, jak Frankenstein, wiecie, zombie, ręce Space do przodu. Dokładnie tak, więc trochę z green staffowałem mu pachy. W taki sposób, że zrobiłem po prostu z green staffu. Obciąłeś bolca i przykleiłeś na znaczy, tak? Wiesz co, dodałem do green staffu, bo jak marini podnoszą rękę, to mają ten taki czarny, wiecie, ten czarny taki... Taki pikowany. Tak, taki mesh po prostu, że tam jest jakaś tam... To się nazywa undersuit. Tak. A nie under... Bundle... Muscle bundles, nie pamiętam, to się jakoś nazywa. I zrobiłem mu coś takiego, żeby rok nie miał jak Frankenstein do przodu, tylko bardziej taką otwartą postawę. Ciekawą pozycję jakąś. I w tego Power Fista, bo ma otwarte palce w tym Power Fiście, udało mi się jakoś tam pinem wpasować mu tą ikonę. No i skończyłem też tego Lorda, z którego obciąłem masę rzeczy i myślę, że część z tego, co zostało, pójdzie na tego Czarnoksiężnika, bo nie podoba mi się ten dymek, który on puszcza, nie podoba mi się bardzo jego twarz, więc na pewno zrobię coś. Więc nie wspiera palaczy w Uniwersum 40K. Nie będzie mi tutaj nikt... This is a smoke free zone. Tak. Jak wiadomo, Nurgiel dba o zdrowie zawsze. Więc poprzerabiam ten i udało mi się jeszcze przygotować tą dronkę do malowania. Z Dark Imperium. Tak, pociąłem ją w taki sposób, jaki chciałbym, żeby wyglądała. Będę ją jeszcze musiał zbazować i myślę, że to będzie następny model, bo chciałem coś większego sobie pomalować. Więc to będzie następny model, który jak mi się skończy siwer, który mam teraz w pracy, a w tym tygodniu już są ostatnie. Co ci się skończy? Chaos, który mam w pracy teraz, bo jest koniec semestru. Ale jakiegoś slangu, gwary, co to było? Siwer? Siber. Siber. Co to jest? Siber. W Piotrkowie tak mówią? Tak jest. Siber. Skończy mi się ten definicja cały w słowniku. Skończy mi się ten cały chaos i będę mógł wrócić do modelarstwa. Może też tych Poxwalkerów sobie zacznę. Bo płytę już nagraliście, czekacie tylko teraz, więc płyta ci nie będzie zajmowała czasu, nie? Znaczy, wiesz co... Trzeba promować płytę. Ten miesiąc chyba wysłałem 50 tysięcy promówek do recenzji. Oczywiście jeszcze żadna recenzja nie przyszła. Ale to zawsze tak jest, że wiesz... Ci mają wszyscy, backloga pewnie, wiesz. Nie, wszyscy ci redaktorzy mają ileś tam płyt zespołów naszego kalibru. Więc leży pewnie u wszystkich na tych. Jak to słuchałem wywiadu z Gavin Thorpem i jeden z chłopaków, który prowadził podcast Forge the Narrative, powiedział, że on już wiele razy wysłał swoje opowiadania i nigdy żadne nie zostało opublikowane przez Black Library, nie? Bo tam się chciał zgłosić jako jeden z pisarzy.
I Gaftor powiedział bardzo fajną rzecz, że nigdy nikt nie opublikował opowiadania, którego nie wysłałeś, więc warto wysyłać, bo kiedyś może się po prostu trafi. Nie? Chciałbym też napomknąć, bo na Black Library na ich stronie wrzucili coś takiego, szukają, żeby przesłać próbki. Tak. Natomiast rozwaliło mnie totalnie, że prosimy bez opisów tam przemocy czy coś takiego. I tak po prostu the fuck? Wiesz, książki Warhammerowe jak czytasz, to masz praktycznie co drugą stronę. Wiesz co, ale... Pocisk rozerwał mu twarz, jego mózg opryskała na ramiennik kompana. Wiem dlaczego. Znaczy, domyślam się dlaczego. Bo takie sceny jest w miarę relatywnie łatwo opisywać. Gorzej jest budować postać, że w krótkim opowiadaniu zbudujesz postać, którą chcesz... Rozumiesz postać i na przykład identyfikujesz, czy budujesz jej głębiej. Tak, oczywiście. Natomiast wiesz, to po prostu mnie to... rozbawiło mnie to, tak? W kontekście uniwersum całego. Gorzej jakby napisali, czy lepiej byłoby jakby napisali, proszę mi opisywać różnych scen współżycia na przykład. Bo... Założę się, że ktoś przysłał jakiś erotyczny fanfic do nich na bug. A propos innych podcastów, jest podcast, który nazywa się Badcast i chłopaki robią sobie na końcu każdego odcinka, robią, jeden drugiemu czyta fan or fiction, nie? Czy, nie wiem, jak to oni to nazywają, nie pamiętam już, ale czy to jest fanfiction, czy canon, nie? I koleś czyta opowiadanie ostatnio o Warhammer High School, nie? I byli w Warhammer High School, byli Tau, byli gwardziści, byli Space Marini, wszyscy chodzili razem i nagle rozlega się głos, potężny głos z interkomów. Tutaj mówi dyrektor Imperator. taki cheese i koleś po prostu bekał cały czas, nie? Czy brechał się, w sensie śmiał się. Masakra. Ale są opowiadania takie, że koleś czyta i po prostu zastanawiasz się, to jest żenujące. Co to jest? To jest fanfiction? Nie, to jest jakieś opowiadanie z 80 któregoś roku. Albo pisarza tego C.S. Goto, ten co pisał o Dawn of War, o Blood Ravena książkę. Tak, jak Terminatorzy robią backflipy w zbrojach, jakieś tego typu rzeczy. To jest ten, co opisuje gry, czy gra w gry i później spisuje w książkę? Kind of, no, znaczy możliwe, że nim się inspirowali, jak zrobili te ruchy bojowe Gabriela, tak, Angelosa w Dawn of War trójce, że w tej pełnej Terminatorce potrafi skoki na kilkadziesiąt metrów. A on nie pisał właśnie tych... On pisał te właśnie Blood Ravenowe. No. Tak. No nie jest to najlepszy autor, jakiego mają na stanie. No. Dobra, Szwagier, co u Ciebie? U mnie? Chyba mało 40 było w tym miesiącu, nie? Znaczy, no troszkę 40 było, bo nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku już mówiłem, że zacząłem, czy nie zacząłem, ale zrobiłem jeden oddział 10 intercesorów i zacząłem oddział 5 intercesorów, czyli tam no, 11 modeli w sumie pomalowanych, 10 z tego, 1 z tego. Poza tym miałem jakieś różne wyjazdy, przerwy, to też jakby opóźniało pracę nad hobby. No i natomiast święta. No i święta oczywiście, wiadomo. Natomiast udało mi się zasiąść, zrobiłem sobie trochę przerwę od 40 i zasiadłem do września 39, bo uznałem, że strasznie dużo tego się w szafce naskładało. Większość z tych rzeczy, wszystko właściwie było nieruszane od czasu jeszcze przed przeprowadzką do tego mieszkania, czyli no już tak ze 2 lata lekko licząc. Więc wyjąłem wszystkie modele polskie, jakie miałem, niemieckie na razie zostawiłem. I te wszystkie modele, jakie miałem, to pomalowałem, pokleiłem, zapodstawkowałem. Także w tym momencie jest już pełni grywalna polska armia do systemu wrzesień 39. Tak pokrótce tylko przejadę, opisując kolejne elementy. Mamy tak, pluton granatników. I tu mamy 3 podstawki po 2 żołnierzy z granatnikami. Jedna podstawka zawsze to jest dowództwo plutonu, to jest marker. Oni nie biorą udziału w grze, nie strzelają, tylko oni do koherencji są potrzebni, żeby wszystkie podstawki plutonu były tam w iluś tam centymetrach od dowództwa. Te tak? Podstawki były w którymś numerze, tak? Znaczy były, ale ja sobie robię własne specyfałki zmienione. I każda figurka symbolizuje 3 żołnierzy, czyli w rzeczywistości na przykład taka sekcja granatników miała 6, tak? Tu mamy dowództwo kompanii, to też jest token tylko. Pluton CKM-ów, 3 podstawki plus dowództwo. Czyli z przodu to dowództwo, tak? Tak. To jest nie działon, tylko bateria armat przeciwpancernych 37 mm. Są 2 armaty, Boforsa i dowództwo. Pluton moździerzy. To jest pluton piechoty, taki typowy, 3 drużyny wzmocnione karabinem przeciwpancernym i dowództwo. Pluton czołgów rozpoznawczych TKS, czyli tankietek.
pluton samochodów pancernych. Kurde, trochę tego masz. Wzór 34. No troszkę wyszło tego. Tu już są takie nieposortowane, które no, niby można niepełny pluton wystawić, ale to by trzeba było domalować jeszcze najlepiej parę sztuk. Jest czołg Vickers E, dwuwieżowy Vickers E, jednowieżowy i 7TP, czyli polska wersja rozwojowa Vickersa. Pierwszy na świecie produkowany seryjnie czołg z napędem dieslowskim, a nie benzynowym. Pluton czołgów wolnobieżnych Renault FT, pamiętających pierwszą wojnę światową. Cztery ciężarówki polski Fiat 621. No i tutaj tak, ciągnik C4P wersja późniejsza, ciągnik C4P wersja wcześniejsza. Krupp Proce, taka niemiecka ciężarówka, których kilka egzemplarzy było kupionych do Polski na testy. No i jedna tankietka TK3, głównie z sentymentu, bo mój dziadek na takiej jeździł. Ciągnik C2P z armatą przeciwlotniczą 40 mm i dwie armaty Schneider wzór 1897 z kołami, z oponami. I no to w sumie tyle. Także tak, tą armią da się grać. Jeszcze muszę Niemców pocisnąć, przestudiować rulebooka i kiedyś się zagramy. Że zrobiłeś armię na razie nie wiedząc, co dokładnie będzie się grało, a co nie. Znaczy nie, no rozkminiałem tam, jest forum września 39, gdzie masz dokładne listy armii, ile jednostek, ile podstawek, czego musi być w danej jednostce, ile to ja punktów kosztuje. Ja bym Red Knighta to kupił. Albo trzy. I ten. I do Niemców Garnifexa ze swastyką. Marszałek Ritz śmigły w tym Red Knightie. A pamiętam, a propos swastyki, teraz mi się przypomniało. Pamiętacie, kiedy z naszych kolegów stwierdził, że zbuduje gwardię na malowaną na jakieś tam totenkopfy i tak dalej, nie? Aha. Barnaki cały, nie? No. Ostatnio słyszałem fajną zasadę a propos takich armii, nie? Że jak wymyślisz jakąś armię, no i z reguły jest to niestety odniesienie do II wojny światowej, na przykład do hitlerowców, Armii Czerwonej i tak dalej, no ale ogólnie jak wymyślisz sobie cokolwiek i musisz sam sobie w głowie znaleźć powód, dla którego ktoś miałby po prostu na pewno zadać ci pytanie, a ty będziesz musiał odpowiedzieć, to znaczy, że na pewno nie jest to dobry pomysł, żebyś to robił, skoro mają się pojawić pytania. Więc... Ale są ci cali czerwona armijni ze Space Marine. Pamiętam, były zrobione. Chyba z gwardii. Nie pamiętam. Znaczy tak. Poszukam w momencie, jak skończymy nagrywać. Ostrojanie to są bardziej stylizowani na carską rozgrywkę. Tak, ale nie, ja mówię ale taki homebrew. Walhalan. Walhalan to są tacy śnieżni w tych czapkach, uszankach i tak dalej. Tak. Jak Armia Czerwona pod Stalingradem, tak? No, może być, no masz też... Do Space Marinów mówisz, że... Znaczy ja tak? Mówię taki, wiesz, że ktoś sobie zrobił, nie że jest... Znaczy wiem, że cosplay, był dziewczyna jakaś rozgrywka. Tak. No. Miała Space Marina właśnie z czerwoną gwiazdą tam i tak dalej. Ale właśnie też słyszałem o to, bo jest na przykład Ork Revolution, tak? Grot Revolution. Gdzie ale to jest we Fluffie, to jest ten... Tak, no, ale jest we Fluffie, ale masz tylko gwiazdę, nie masz sierpa i młota, nie? Masz tylko gwiazdę, więc gwiazda może być cokolwiek. To jest grotowski komitet rewolucyjny, coś takiego jest tam. Jest zabawne w ogóle, no bo jest ten element, że jest dla beki zrobione, tak? To wszystko o szwagier, czy coś jeszcze 40 poza tym interesem? Generalnie wszystko, znaczy jeszcze jeśli chodzi o ogólnie tak hobby, co tam robiłem i tak dalej, to chciałbym napomknąć, że pierwszy raz w życiu byłem w sklepie Warhammer. Ostatnio w Monachium, ponieważ byłem tam służbowo przez tydzień. No wszedłem tam, jakieś ziomki siedzieli, kleili modele, jacyś tam malowali. Grania nie było, przynajmniej w tym momencie. No ale tak, w pierwszym momencie chciałem kupić, pomimo postanowienia, że w 2018 nie kupujemy. Chciałem kupić sierżanta Chronusa, bo myślałem, że jeżeli coś jest w mail orderze, to to jest dla FLGS-ów. Dla wszystkich. A że w GW to normalnie masz przynajmniej jedną sztukę na stanie. No ale nie, no sierżanta Chronusa nie było, także no, już się nauczyłem, że to tak nie działa. No ale sobie wziąłem farbki, bo akurat tam miałem spisane w Google Docsach, czy gdzieś tam, które mi się kończą, albo już mi się skończyły. No i sobie szybciutko tam parę sztuk kupiłem. Także tak, no całkiem sympatycznie. Widać, że tam coś się dzieje, tak? To jest sklep, do którego ja, jak byłem w Monachium, nie mogłem wejść, bo za każdym razem, jak kończyłem spotkanie, to było już po 17-18 i nigdy nie zdążyłem. Widzisz, dlatego ja wszystkie spotkania po 15 odwołałem i o 15 uciekłem z biura po prostu. A co pan robi? Muszę być. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie, no bo tam chcieliśmy do paru sklepów, bo tam do tego Dallmayera, to jest taki sklep taki od 1700 roku, zaczęło się... Z herbatami? Stary, wszystko. Herbaty, sery, szynki. Mydło i powidło. Tak. I fajnie taki wystylizowany jeszcze, tak jak pewnie oryginalnie wyglądał, lampy wiszące, wszystko i tak dalej. Cool.
Także tam jakieś takie tam rzeczy. No, chciałem za widoku zobaczyć, jak wygląda Monachium, bo tak tylko wieczorem po ciemku można było. Także mówię, Warhammer fajnie, blisko centrum. Tak, jest samy centrum, sam centrum Monachium. Tak, dobry dojazd, jakbyś tam chciał, nie? S-banem, U-banem, to można dojechać sobie i tam chwilę dojść. Także tak. I śmiać mi się chciało, bo jak się idzie tam z tego Marienplatzu do tego Warhammera, to jest jakiś sklep tam Lederhosen Walter. Co? Coś takiego. Lederhosen to są te takie bawarskie, tradycyjne spodnie. Cool. Okej, okay, a co u Ciebie na warsztacie? U mnie na warsztacie, czekaj, mam notatki, bo tego było. Ogólnie też trzymam się postanowienia, że nie kupuję modeli w tym roku, ponieważ trzeba wyrobić zaplecze, które leży w pudełkach. No i jako, że wyszedł kodeks Tyranidów, to stwierdziłem, że pocisnę tą armię tak, aby ją zakończyć. Zakończyć to, co mam, żeby w tym roku wszystkie modele, które mam, to wykończyć. No oczywiście tutaj zrobiłem coś, co według niektórych było, jak to się mówi, niekoniecznie spójne z moim postanowieniem, ale kupiłem trochę biców do tych modeli, tak aby ich wykończyć. Na przykład kupiłem 4 łapki do Swarmlorda, tak aby zrobić swój model Swarmlorda. I skrzydełka do Flyranta. Na razie skrzydełek nie wykorzystuję, ale wykorzystam łapki. No i wygrzebałem gdzieś tam z pudła po prostu starego Hive Tyranta, którego miałem, którego myślałem, że jest drugoedycyjnym Hive Tyrantem. Okazało się, że jest chyba trzecio czy czwartoedycyjnym. Ale metal ciężki, skurwesen jak cholera, można nim zabić normalnie. Ale fajnie, bo przynajmniej jako Swarmlord jest będzie moim głównym HQ. I jest dużo większy od nawet tego Hive Tyranta, którego tam mam, tego drugoedycyjnego, który jest taki wielkości obecnego Terrain Warriora, nie? Więc większy od Gullimana? Nie, ale Swarmlord tak. Swarmlord jest większy od Gullimana. Nie wiem, czy na podstawku, z podstawkiem, ale ogólnie jest bydle. No i ma te 4 łapy wielkie, które czasu zagramy, to możemy zrobić epic showdown. Bo Marneus Kalgar musi się zemścić za to, że obcięli mu ręce i nogi, tak? He is more machine than man. Więc ogólnie malowałem właściwie codziennie, co drugi dzień na pewno coś malowałem. I liczę sobie ogólnie modele, które pomalowałem, tak teraz przejdziemy przez to, co pomalowałem, przez sztuki. Niezależnie jak mały jest model, liczę go jako jeden. Na przykład Reaper Swarmy też liczę jako jeden model, natomiast Swarmlorda też policzę jako jeden model, tak? Więc to nie będzie tak, że Swarmlorda nagle policzę jako 3. Więc co pomalowałem? Pomalowałem 8 podstawek Spore Minesów, które co prawda są różnymi rodzajami Spore Minesów, ale na razie nazywam je jak są, bo nie będę nimi dywersyfikował tych modeli. Po prostu, bo je można wyrzucać po prostu. Urozmaicał. Tak, że nie będę robił, bo są dwa rodzaje, Spore Mines i jakieś jeszcze Mukolid, Spores, coś w tym stylu, które robią coś innego, mają... Ale wszystkie będą robić ze Spore Mine po prostu. Tak, po prostu, tak, bo Sporesie są tańsze i robią swoją robotę. 3 te nodes, infestation nodes dla Genestealerów, które mogą się stawią w swojej strefie ustawienia i mogą nagle wyskoczyć Genestealery z nich. Jeśli wrzucę je do tam Deep Strike'u do rezerw. Carnifexa. Musisz punkty za nie zapłacić, tak? Tak jak samo. Czy nie, na przykład mogę do rezerw po prostu wstawić, nie? Ale muszą być twoje rozpisy. Co? Tak. Nie ma, że z dupy. Nie. Muszę, jeśli bym chciał, to musiałbym za nie zapłacić, tak? I one są. No i muszą wcześniej, którzy już wyskoczyć, nie? To jest fajne, bo możesz na przykład sobie zrobić tak, jak mam teraz 40 Genestealerów. To mogę jakoś sobie tak pomieszać oddziałami, że na przykład zrobić sobie 2 oddziały po 5, żeby w trzeciej turze, teraz już fajnie jest z Deepstrike'em, że wiem po prostu, że wystawię je w trzeciej turze i wychodzą mi na przykład za mój objective, nie? A te infestation nodes, tak? No. To masz, one jakoś w koherencji muszą być, czy każdy sam? Nie, to po prostu są znaczniki, które... Stary, to jest, tokeny. A one tanie są? Nic nie kosztują. Po prostu masz Genestealerów i po prostu stawiasz... Się liczą jako model twój? Nie. One się liczą jako token. Widzisz. One się liczą jako token. Jakby było, że w 9 calach się nie można deepstrike'ować. Od tego są Spore Mine. Kupujesz Spore Mine'a jednego za 10 punktów i stawiasz go w jednym miejscu i masz już 18 cali obszar, który nie możesz identyfikować. No tylko, że musisz sobie zrobić batalion drugi, czy tam jakiś, wiesz, regiment, który... To jest trups, czy to jest? Trups, tak. Okay. I mam ich 8, więc mogę sobie zabuklować po prostu, wiesz, całą strefę rozstawienia. Sorry, no to fuck you! W patrol detachmencie musisz mieć HQ i chyba od 1 do 3 trupsów. Tak? Proszę bardzo, właśnie o to chodzi, nie? O to chodzi. No. Do tego pomalowałem Carnifexa, tego starego metalowego Screamer Killera, który wygląda całkiem picko, moim zdaniem. Jak na taką szybką robotę, bo powiem szczerze, że nie spuszczam się nad tymi modelami, po prostu chcę ich mieć pomalowanych, pokolorowanych. Żeby ładnie się dało grać. Żeby się ładnie na stole prezentowali, nie z bliska, bo to są dry brushe. Okej, nie jest to jednokolorowy dry brush, bo są 3 dry brushe, 3
stage od Guybrushu i to jest bazowy wash, trzy stage, trzy no ale nie walczysz o złotego demona, tak? Tak, dokładnie, nie? Broodlorda, którego kupiłem od... Władca Broodu. Ten stary, ten taki, co krzyczy w powietrze. Tak. Modlowe modele. 15 podstawek Creeper Swarmów, które są bardzo fajnym przeszkadzajką, czyli mam już 18 podstawków, czyli technicznie 6 oddziałów po 3, które naprawdę robią robotę, bo po prostu zajmują ci pojazd. Muszą na przykład Tarpit tak zwany. Przeciwko czołgom, jakbym ich miał w rozpisce jako 6 osobnych oddziałów, deepstrike'uję ich, każdy Swarm, czy oddział atakuje jakiś pojazd, no i ten pojazd jest związany z walką wręcz. Jeżeli chce odjechać i strzelić, to musi się zrobić fallback. Jak zrobi fallback, to nie może strzelać. Ultra Baron może. Tylko nie pamiętam, czy tylko piechota, czy pojazdy też. No dobrze, ale nie wszyscy, nie w tym nie każda armia ma. Nie każdą armię, a wiesz, na przykład takich Heldarów, no dobra, albo ich wybijecie w walce wręcz, czyli nie strzelacie na razie, robicie coś innego, albo po prostu no, nie ruszacie się, a ja wysyłam ci wiesz, oddział za 30 punktów, nie? Więc robię robotę. Do tego dwóch Tyranid Warriorów, których potrzebowałem do zrobienia trzech oddziałów po trzech Tyranid Warriorów, bo miałem jeden oddział 7 i widziałem, że po prostu w żadnej z gier na turnieju, jaką zagrałem, czy nawet jak zagrałem ze szwagrem, one nic nie zrobiły zupełnie. Nie miałem na nich pomysłu. No, wszedłem na forum oczywiście, na Bolter & Chainsword, na szczęście teraz zrobili dział Xenos i tam paru kolesi mi podpowiedziało, że zrób po trzech, bo na trzech to jest mi tak bardziej optymalne, bo możesz dorzucić im broń Biocanon, możesz im dorzucić, czyli wiesz, optymalizujesz koszty. I tak zrobiłem po prostu, nie? I Lictora pomalowałem jeszcze jednego, który nic nie robi, ale na turnieju zrobił jedną fajną rzecz, zadał ranę Shadow Swordowi. Jej! Jedyna rana, jaką zadałem Tejdanowi, to był Shadow Sword. Zarysował na sinicy. Tak jest. Jedna rana tam z 26, czy tam 24. Będąc rozjeżdżany tam. O nie, obdrapał nam farbę, wycofajmy się. Nie, to akurat ten model był niepomalowany. Zostało mi z Tyranidów do pomalowania trzech Ravenerów, jeden Swarmlord, którego już skonwertowałem i 15 Gargoyli. Także jestem na dobrej drodze, Gargoyle są już właściwie zbazowani, muszę tylko porobić te czarno-czerwone haczyki i wszystkie ostrza im porobić. Oczy, zęby i to wszystko. Nie? Tam zęby to włoż, bo te modele są tak stare i tak ktoś się zajebał po prostu sprayem, że nie ma żadnego, wiesz, po prostu na przykład jest tak, że tu mam zęby, a tu nagle jest płasko, nie? Bo, albo nie wiem, albo ale forma... nie kąpiesz je, czy co? Nie kąpałem ich, ale wydaje mi się, że po prostu... Znaczy one nie, przepraszam, one były czyste modele, to były czyste modele. To ja je tak zawaliłem z prychu. Nie. One były po prostu ten, takie odlewy były, bo to mam... Te trzecioedycyjne są super, ale te pierwsze, te takie malutkie z tym takim ogonkiem pod sobą... Słaby odlew. Strasznie słaby odlewy, po prostu są płaskie twarze, nie ma oka na przykład gdzieś, albo ktoś się po prostu miał w pudełku i trzepał tym pudełkiem, a to miękki metal jest, więc to się mogło giąć, nie? Różne rzeczy mogły się dziać. Więc to mi zostało i tak naprawdę swoje postanowienie mam takie, że no jest już co, 21 dzisiaj jak nagrywamy podcast, mam 21 dni bez zakupionego modelu, no bicy kupiłem, które były potrzebne były do skończenia modelu, więc no, to, że tak powiem, się nie liczy. I mam... Cześć, jestem Karol i już od prawie miesiąca nie kupiłem modelu. Nie jest tak źle. Jeszcze się nie drapiesz. Tak. I... Na 21 dzień mam 31 domalowanych modeli, więc sądzę, że jak skończę Tyranidów w tym miesiącu, to zrobię przerwę, żeby jakoś, wiesz, oczyścić mózg i wbiorę się za cokolwiek wyjdzie następne. Podejrzewam, że Tau musi teraz wyjść w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. Nie wiem, tam chyba marzec, kwiecień było w plotkach. Tak, bo był ten wyciek, jeżeli nie wiecie, a pewnie wiecie, był wyciek niby dali cały schedule, jaki... Orki w sercu. Tak, jaki kodeks będzie kiedy wychodził. No i zobaczymy, po prostu poczekamy, zobaczymy, czy się to pokrywa z tą plotą. Nie pamiętam, kiedy miało wyjść Tau, bo patrzyłem się... Nie na wiosnę jakoś? Możliwe, bo patrzyłem się tylko za orkami, ale... Pierwszy kwartał, mi się tak wydaje, że jakoś marzec, kwiecień... No orki bardzo późno, chyba jako ostatni Dice, bo prawie że... Czerwiec albo lipiec, no ale... Więc będzie power creep, będą najmocniejsze, jeszcze raz w życiu, albo wiesz, a później chapter approved. Nie, albo wiesz, albo zrobią to, co czasami mi się zdarza. O, przegięliśmy trochę pałę, więc te końcowe deksy jednak musimy trochę osłabić. Nie, tak nie będzie. W każdym razie, cokolwiek nie wyjdzie, to jeśli widzą na przykład Tau nie wyjdzie w lutym, to pewnie wezmę się za Gwardię, bo mam trochę jeszcze modeli do Gwardii do pomalowania. Jeszcze przed Nowym Rokiem kupiłem trochę czołgów, udało mi się bardzo okazyjnie za chyba 200 zł kupić 4 czołgi Gwardii, 2 Lemany i 2 Hydry.
Chcę je pomalować, tylko muszę to najpierw... są takie przeciwlotnicze. Przeciwlotnicze, tak. Ale mają zdejmowane wieżyczki, więc po prostu pokombinuję, może gdzieś pokupuję bitce i zrobię sobie też dwie wywerny. Bo wywerny są bardzo dobre w ogóle w 40 teraz, czy w tej edycji. Zawsze były po prostu, ale teraz są już... Super dobre. Tak, i mogę sobie zrobić ten oddział dwóch, nie? Kiedyś tam trzech, powiedzmy, jak mi się... No. W każdym razie, sporo pomalowałem, sporo idzie i cieszę się z tego, bo... zaczynam wykańczać rzeczy po prostu i nie ma... Widzę po prostu postęp, nie? Że zaczynam... Nagle zostało mi malutkie pudełeczko bitsów, które jeszcze chwila i zamknę i po prostu będzie, dobra, kiedyś wrócę do tego, jak będą nowe modele, dokupię sobie, bo tam mam cztery... W sensie tyrków bitsów, tak? Tyrków, bo mam tam czterech Hormagontów, więc jak przyjdzie nowy rok, albo przyjdzie już ten czas, kiedy stwierdzę, że dobra, jest wrzesień, pomalowałem tyle rzeczy, że naprawdę zasłużyłem sobie w cudzysłowie na to, kupię sobie po prostu na przykład sześciu Hormagontów, żeby dopakować do oddziału i wtedy... To są ci starzy, co wyglądają jak ksenomorfy, tak? Ci, co wyglądają jak alieni, tak. To są ci pierwsi. Więc które mają pistolety? Termagonty czy Hormagonty? Termagonty. Hormagonty są te takie z, do przodu skaczą z tymi... Szpony takie. Tak. Rending close. No, także... W książkach było, że to są subspecies of the gaunt species, jakoś coś takiego, że gaunty to są gaunty, ludzie termagonty, hormagonty, jeszcze jakieś trzecie były w książce. Hormagons, termagons i... Nie wiem, czy gargoyle też nie są mutacje. Gargoyle to są tak, bo to są tak naprawdę gaunty ze skrzydełkami, tak? No. Może. Ale ostatnio coś słyszałem, że jest różnica między hormagontami, bo się inaczej pisze gaunt i gaunt. Ale coś mi się wydaje, że koleś chyba bredził. Muszę to sprawdzić. Nie, bo wiecie, Amerykanie sami piszą, wiesz, inaczej, nie? Więc może zobaczył amerykańską pisownię słowa fonetyczną i angielską i stwierdził, że są różne oddziały. Nieważne. To było moje, to było wasze, więc za chwilkę po mojej przerwie przechodzimy do następnego działu. Ej ty, konowale! Potrzebujesz ekstra nóg do tych pokaleczonych gamoni, którzy do ciebie przychodzą po naprawy? Dodatkowych rąk czy zamienników? A moje chłopaki? Może potrzebujecie jakiś giwer, szczelb czy innego tam badziewia? Mekaniaku, może jednak kupisz motor zamiast go robić? Herszcie, burszuju! Ten mega armor czeka na ciebie. Wszystkie te i inne zajefajne bitsy znajdziecie u Kromlecha pod żywicznym odlewem. Towar najwyższej jakości. Na czas. Na pewno. Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep beatsofwar.com. Prosimy uważać na wyznawców chaosu oraz siły i prawie również zapatrujące się u Kromlecha. Nie chcemy kolejnego Armagedonu na terenie sklepu. Słuchajcie, w tym dziale omówimy sobie tak pokrótce, bo jeżeli chcecie pełną recenzję White Dwarfa, to na kanale Grota jest. Przegląd niż recenzję, ale tak. No, przejdziemy sobie tak przez to, co wypuścili z nowych modeli. Wielki, nieczysty jeden. Great on team. No, brzydki jak cholera. On ma tam parę opcji, tak? Że różne głowy, różne bronie. Masz tak naprawdę trzy takie defaultowe opcje i teraz jest pytanie, czy możesz je miksować ze sobą. Mamy tego takiego najbardziej klasycznego, on nawiązuje do equipmentem i wszystkim do starego modelu, a ten stary model jest chyba połową wielkości, tak. Jak pokazywali w necie. Jest opcja... Nie dojadał obiadku. To jest podstawka Knighta, nie? Także można sobie wyobrazić, biorąc, przeskalować, że nie jest tak wysoki prawie jak ten podstawek. Kosztuje 425 zł. Tak jest. No tyle co Primarchowie. Jest tak, jest opcja z mieczem i z tymi łańcuchami. Jest ta druga opcja z takim jakby nożem, sztyletem, czy czymś w tym stylu i dzwonem. I ta opcja mi się najmniej podoba, jeżeli chodzi o główkę, bo mamy taki... A jak nie macie prądu w szkole, to chodzisz z dzwonkiem, że koniec przerwy? Nie. Nie, nie ma? Nie, po prostu patrzymy na zegarek. Bo wiemy, kiedy się lekcja zaczyna, a uczniowie, wszyscy też wiedzą? Patrzę na komórki. Wiesz co, większość takich dzieciaków, powiedzmy, które nie są w pierwszej czy tam drugiej klasie, to tak. No widzisz. Dzieciaki za bardzo... moich czasów, jeszcze w szkole, jeszcze w liceum nawet, może to było jakieś kontynuowanie tradycji, ale jeżeli nie było akurat prądu, to nauczyciele normalnie chodzili z dzwonkami takimi, wiesz, ręcznymi i dzwonili na przerwy, na lekcje i tak dalej. Nie, my chodzimy po prostu, lekcja się zaczęła i wiesz, dzieciaki się tam... Czy panie woźne? Zero uroku chodzenia do szkoły, jak dla mnie. Dobra, mamy drugą... Też bym był milenialsem albo pokoleniem Z, gdyby były takie warunki. Mamy drugą opcję z tym dzwonem i sztyletem i tutaj najmniej mi się głowa podoba. Bo jest taka, nie wiem, takie są marynistyczne nawiązania w tych nowych modelach Nurgla, o czym będę też chciał co wspomnieć. Ma tatuaż z kotwicą? Nie, wiesz co, ma, nie wiem czy zauważyłeś, ale ma takie ucho jak potwór z Czarnej Laguny, takie skrzelowe trochę. No i trzeci wariant, jaki możemy zrobić, ten mi się głowa najbardziej podoba, to jest ten imienny demon. Z tymi mackami i z tym takim kapturem. Rotigus the Rainfather się nazywa.
Okay. Dalej mamy drzewo kupy. Tak. Z trzema naroślami. To purchawki się nazywa? Tak, chyba tak. Coś w tym stylu. Ogólnie to drzewo to jest jakieś, otwiera się jakiś warp, dziura w warpie i tam będą... Do ogrodu nurgla. Do ogrodu, tak, tak, do ogrodu nurgla i tam będą one wyskakiwać, więc to jest w ogóle... Na którymś z podcastów, który słuchałem, ktoś mówi, że znowu ten teren będzie pojawia się w FAQ jako jedno z tych debilnych pytań, czy mogę fortyfikacją deepstrike'ować? czy fortyfikacja może szarżować, coś w tym stylu, nie? Bo jest to drzewko, które my faktycznie możemy wystawić podczas swojego rozstawiania w jakimś tam scout movie czy coś? Wiesz, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, że nie wiem, jakimś Thunderhawkiem zrzucają takie gotowe Aegisy, nie? Które później trzeba ustawić. Dlaczego? Ale Bastion Imperial taki, wiesz, gotowy, preprodukcyjny. Jeszcze z ludźmi w środku, nie? Tak. To, uwaga, zacznę się. Brace for impact. W każdym razie to jest... jak się nazywa? Nie formacja. Przed chwilą użyłem tego fortyfikacja. Słowa. Fortyfikacja. I można mieć ich aż 3 w tej fortyfikacji. Można tam dokupić 2 jeszcze. Talon taki po prostu wystawiasz. Tak. I po prostu wystawiasz je w 3 różnych miejscach na stole i to są tak jakby... Tak jak ja mam te Node Infestations dla Gene Stealerów, to jest to dla Nurgla, z tego co kojarzę. No i to ogólnie ma jakieś tam negatywne wpływy na twoją liderkę i tak dalej. Nie tak, że wiesz, jak zbijesz typa, to ma minus 1 do liderki, więc dodatkowy jeden model ucieka na przykład, tam wiesz, ginie. No i jeśli tam robisz jakiś terror, masz na przykład Mephisto, nie Mephisto, tylko Mortariona, masz terror. Pole walki śmierdzi, uciekam. Coś w tym stylu. No. A zauważyliście, jakie są te konwencje nazewnicze, że się tak wyrażę? Kupowe takie. Wcześniejsze demony się nazywały jakoś tak, wiesz, jak po łacinie, tam Achrachsznich, coś takiego. A teraz, wiesz, jakieś babilońskie... Nie wiem, jak... Dziwna łacina. Dziwna łacina. Ja. Ale wiesz, chodzi takie babilońskie nazwy, nie? Jakieś Baphomet, czy coś w tym stylu. Natomiast tutaj masz trochę jak przeciwnicy w Diablo, wiesz, Zimnoczerw, Kopacz, nie? Czy coś w stylu. Wiesz, Kupsztal Śmierdziuch, nie? Czy coś w tym stylu. Troszkę tak, no. Kupsztaliśmy. No koleś kosztuje ogólnie 88 zł, więc dosyć dużo. W lokalnym sklepie pewnie będzie kosztował 7 dyszek. Ale tak naprawdę trochę green stuffu, papieru maszę i można sobie samemu to zrobić. Kupić jeden, żeby mieć na skalę i tak dalej, no. Nie wiem, po prostu patrzę na te modele. Kebab ze słodko-kwaśny, stary i pół godziny w kiblu. I gotowe. Schylasz się, robisz zdjęcie i masz model, nie? No. No i... Slopity Bile Piper Herald Nurgle. Kurde. Troszkę bardzo idą w jakby motyw śmieszkowy z tymi nurglami, wydaje mi się. Drugi herald nurgla, Spoilpox Scrivener. Z osobno oczami, uszami i osobno gębą. No. Dalej, bardzo mi się te modele nie podoba. Bardzo odkrywczo nazwana Bestia Nurgla. I teraz tak, z bestiami nurgla jakby... nie mam problemu z tym, że one wyglądają śmieszkowo, bo to jest obok nurglingów drugi taki element jakby... lekki w tej armii demonów, bo nawet we Fluffie macie, że te bestie nurgla, one nie zabijają ludzi, bo po prostu chcą ich zabić, czy coś takiego, tylko bestia nurgla się zachowuje trochę jak taki mały szczeniaczek, że on chce do ciebie podbiec i się z tobą pobawić, natomiast problem polega na tym, że jest toksyczna i jak próbuje objąć gwardzistę, to on zaczyna się na przykład rozpuszczać, tak? No i o, kolega się przestał ruszać, ale ten drugi się jeszcze rusza, więc pobiegnę szybko do niego. I tak, tak we Fluffie. Jak to się nazywa ta dziewczynka Elwirka z... Tak, no. O, jaki fajny potworek. O, zepsuł się. Tak, właśnie na takiej zasadzie działają. Natomiast dlaczego mi się nie podobają ci Heraldzi, bo z kolei Plaguebearersi są... Oni dla mnie zawsze mieli taki bardziej, zresztą we Fluffie też, vibe jak trochę jak Joker, że wiesz, niby jest śmiesznie, niby jest wszystko fajnie, ale w pewnym momencie kończą się żarty, nie? Oni tam, z tego co pamiętam, oni cały czas czantują jakieś tam pieśni nurgle i to jest taki monotonny, wiesz, to jest w pewien sposób przerażające. Oda do kupy. To coś w tym stylu, to jest w jakiś tam sposób przerażające, że idzie na ciebie taka fala kolesi, którzy wyglądają jak, wiesz, topielcy. I wiesz, mamroczą jakieś takie rzeczy. Natomiast ci wyglądają totalnie jak... Trzeba nam wezwać Wiedźmina. Wiesz, ci wyglądają jakby po prostu harlekinom ukradli, wiesz, garderobę, nie? No, trochę. Przejdźmy do fajniejszych modeli, czyli Lord of Blights.
To już model jest wzorowany na tym starym fantaziakowym modelu, który ten jest spoko, z toporkiem, nie? I w podobnej stylistyce są też Puzgoyl Blightlords. Na tych fajnych muchach. Te muchy są bardzo fajne, bardzo mi się podobają te modele. Czy ogólnie... Można by sobie, wiesz, skonwertować na przykład na tą dronkę, nie? Mhm. Wiesz co, ogólnie jest bardziej zachowawcze, bardziej klasyczne są te modele, nie dzieje się na nich, nie jest tak jak na Plague Marinesach, że po prostu na każdej płycie pancerza coś się musi dziać. Ale słuchaj, omówmy się tak, jak bierzesz ten Herald of Nurgle, nie musisz kupować tych modeli, możesz sobie wziąć po prostu zrobić swoich, jakichkolwiek. Stare modele. Stare modele możesz wykorzystać, wykorzystujesz zasady. No te modele są, bo muszą wypełnić nową serią całą armię. Muszą zrobić, to mi się wydaje, że tak powinni, masz po prostu nową generację tych modeli. I to jest fajne, bo po prostu to wygląda, jak ktoś lubi tą stylistykę, to spoko. Jak nie lubi, to pomija te modele, używa jakichś starych, właśnie bardzo czteryskowych, fantaziakowych i na przykład korzysta z tych. Ale zauważcie, chłopaki, że te modele, owszem, to są na pewno monopozy. Jestem 100% pewien, że to się na jeden sposób da złożyć, ale w duchu tego, że ósma edycja jest kierowana do młodszych, tak, początkujących, nowych graczy i tak dalej, to do malowania te wszystkie modele Nurgle, tak jak patrzę, to one nie są przeznaczone dla początkujących malarzy. Tu, żeby wyciągnąć z tego modelu, to musisz grube godziny włożyć i mieć bardzo stabilną rękę i znać przynajmniej kilka technik. Znaczy, ja wiadomo, baza wash dry brush, tak? Ale ja ci powiem, jaką technikę tutaj możesz wykorzystać i gdybym... Nie to, znowu kebab na słodko-kwaśnym, tak? Nie. Gdyby nie to, że nie chcę kupować żadnych modeli, to bym ci pokazał... Lakierem na koniec. Na podstawie tego spolpoxa screenera, bo już tak na niego patrzę i widzę, że jedziesz go na biało i wyciągasz swoje wash'e i go malujesz. Można i wash'ami, no tak. No ale to naprawdę. Też, no nadal, początkujący zazwyczaj nie wie, co to jest wash, tak? No bez przesady. To jest pierwsza rzecz, którą pokażesz początkującemu. Najpierw malujesz na płaski kolor, a później położysz wash'em i już zaczyna to wyglądać. Ja tak zawsze uczyłem ludzi malować. No ale nie każdy ma takiego, który go zacznie uczyć, tak? No, jak tata z synkiem pójdzie kupić pudełko, wróci z pudełkiem do domu i nie wie, co dalej. Tak? No to jest już tak kwestia, żeby poszedł do dobrego sklepu, w którym powiedzą, że jak jesteś początkujący i nie chcesz spędzać godzin na malowaniu, tylko chcesz pokolorować, to kup tą farbkę, Agraxer Shade'a, rozcięć z wodą, puf, do widzenia. I masz spoko pomalowany model na stół. Dobra, lećmy dalej. Dalej mamy modele do Śródziemia, tak? I bardzo fajne, ja bym powiedział. Że to są nowe modele? Nazgule. Tak, to są nowe Nazgule. Bo wcześniej Nazgule były na koniach, nie? Nie. Znaczy... Kiedyś było tak, zresztą w Warhammer Fantasy też tak było, że jak kupowałeś sobie HQ, to miałeś wariant na mouncie jakimś i miałeś wariant na piechotę. I większość tych Nazguli, bo Games Workshop pozwolił sobie dać każdemu z tych Nazguli jakiś charakter, więc był The Witch King of Angmar, był the Northling czy coś takiego. I każdy z nich miał jakiś tam temat, także jeden był taki ala nurglowy, że tam rozkład siał i strach. Zresztą, ale chyba w filmie Hobbit oni byli jakby pokazani bez tych płaszczy czarnych, tak? Dokładnie. Bo każdy z Władcy Pierścieni jakąś... znamy tylko wersję, że wszyscy są na czarno z kapturem i Shire Baggins. No to GW im dodało jakiś tam charakter i jak kupowałeś sobie Nazgula, to miałeś w pudełku wersję konno i wersję miałeś na piechotę. Oczywiście można też było sobie na tym felbiście kupić, czyli tym takim dinozaurze ze skrzydłami. Natomiast to są nowe skalpty i nie wiem, czy to są imienni. Podejrzewam, że są imienni. Są imienni, tak. Natomiast stary, ja tak patrzę. Jakby na przykład, tylko w zależności jaki oni mają wzrost. Powinni być wysocy, bo na zgóle w kanonie Władcy Pierścieni byli wysocy. Jeśli to są 25 podstawki, to nie są wysocy. Chyba, że to są 32. Podejrzewam, że 32. Jeśli są, to są... Ale zakładając, chłopaki, dowalić im chaosowy plecak i pomalować właśnie w jakiś tam... No i paldrony ewentualnie, tak? I pomalować, że to są na przykład jacyś sorcererzy starożytni jakiegoś, nie wiem, Worldbearersów czy czegoś. Tak po prostu byś ich wystawił, bez żadnych plecaków. Przecież sorcerer nie potrzebuje plecaka. No nie, no jak ma power armor, to potrzebuje. Tak? No działa magią. Ma kilku orków, którzy wierzą, że dojdzie. Słuchaj, spokojnie jako jakieś HQ The Lost and the Damned. Czyli albo właśnie, tak, właśnie, do armii renegatów, tak, czy coś takiego. Fajne modele, naprawdę mi się podobają. Mimo, że jest bardzo taki monotonny schemat malowania, to modele rzeźbą wyciągają jakoś, tak? Powiedziałbym więcej, to nie jest monotonne, to jest monochromatyczne, tam jest czarne, metal i szary. Dwa kolory użyli na tym modelu. Tak. Niczos podstawka. Ale okej, te modele tak mają wyglądać. Bardzo tak? mi się podobają. To nie są te leniwe. Bardzo fajna rzecz na następnych stronach to jest Heroes of Blackreach.
I powiem szczerze, że poglądam, muszę znaleźć jakąś recenzję już gameplayu tej gierki, bo... To jest ta pierwsza gra, którą robią we współpracy z WizKids, tak? Ale Devil Pig Games, nie wiem czy WizKids? To nie jest coś na zasadzie, że to jest gra, która już była, ale po prostu ma skórkę Warhammerową? Tak, dokładnie. Była już jakaś gra, która jest podobnież... Według ludzi, którzy mi mówili, to jest, była taka dosyć bekowa, czyli w klimatach II wojny światowej, ale taki wiesz, z jajem po prostu, trochę dla śmiechu fajnie się grało. Natomiast, jak widzicie, karty, można kupować sobie tam, z tego co pamiętam, rozszerzenia, expansion packi, które będą miały dodatkowe karty, czyli jednostki. No jak ktoś nie chce grać, właśnie kupować figurek, ale podoba mu się klimat, to może się tak pobawić takim czymś. Tutaj mamy orki oczywiście i ultramarinesów. No i będą inne frakcje, podobnież. Nie wiem, jak tam będą dalej to rozwijać. Na pewno chciałbym zobaczyć cenę i gameplay jakiś, bo może być to ciekawe. Dalej mam Total War Tomb Kingsów, no i książeczki. Jedna rzecz, którą chciałbym na pewno przeczytać. Synowie Hydry, to jest nowa książka Roba Sandersa. Oddział Alfa Legionu, taki pamiętający herezję, nagle wychodzi z Maelstromu. Ale wcale jakby nie są tacy jednoznacznie chaosowi, tak? Znaczy w ogóle Alfa Legion nie jest jednoznacznie chaosowy, jak się wczytamy we FLAW, ale oni są no, ogólnie ponoć nieprzewidywalni. Także bardzo chętnie bym sobie czytnął, jak może jest kontynuacja tego wątku z książki Legion z Herezji, gdzie oni tam zawarli pakt z kosmitami. Z Kabalem. Z galaktyki, nasza to była Kurwix, a sąsiednia to była galaktyka... Niemcy. No nie wiem, tylko to się jakoś tam nazywało, że nami rządzi papież. Tak. No to zawarli pakt z tymi kosmitami, no i że tam chaos musi wygrać, żeby tam pokonać chaos, no i może to jest jakaś kontynuacja tego, kto wie. Także naprawdę chętnie bym sobie to czytnął. Dalej mamy dosyć ciekawy artykuł dla ludzi, którzy chcą zacząć grać orkami. Od czego zacząć, co jest co i fajne rozgraniczenie między brutal i cunning and brutal, czyli brutalni i przebiegli brutalni. Czyli na co kładziemy nacisk. Jeśli kładziemy nacisk na brutalność, no to oczywiście Warboss, Killakane i Maganobzi. To jest siła wrodzona po prostu, która idzie do szpitala wszystko. Jeżeli chcemy być przebiegli i trochę zaryzykować, taki duże ryzyko, duża wygrana, high risk, high reward. Big Mac z Shock Attack Gunem, który albo coś rozpieprzy w drobny mak, albo nie. Ostatnio słyszałem, że koleś na turnieju wykorzystał Bubble Chuckę i rozwalił Shadow Sworda jednym strzałem. Nie pamiętam, jak to zrobił, nie wczytywało się, możliwe, że jednym strzałem, ale wcześniej już ktoś tam go, wiesz, no podrapał, nie? Ale bo nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby jednym strzałem Bubble Chucką, nie wiem. W każdym razie no, mamy takie właśnie zabawki, czyli mamy Big Maca z Shock Attack Gunem, Flash Gitsów i Lutasów. No i oczywiście Gorkanot, który jest do wszystkiego. W Temporal Distort mamy oczywiście stare lizaki, stary numer jakiś. No i Malign Portents, który na razie jeszcze... Nowa kampania fabularna, powiedzmy tak, w dużym skrócie do Sigmara, z nowymi modelami. Nurgiel kontra Siły Śmierci. Co tam ciekawego jeszcze mamy? Dalej może przejdźmy sobie do czegoś, co przed chwilą... Znaczy tak, Battle Report jest Nurgle kontra Krasnale, Fireslayerzy. No bo cały numer jest bardzo jakby z naciskiem na Sigmara, tak? Tak, no bo wychodzi nowa frakcja do Sigmara, więc czemu by nie. Mamy jakieś scenariusze do... A i ta frakcja, jakby ktoś nie wiedział, ma nazywa się Magotkin of Nurgle. Także to nie jest po prostu Nurgle Army czy coś, tylko Magotkin of Nurgle. Dalej mamy wprowadzenie do Armii Śmierci, czyli do całego Nagasha i... Vampirów. Manfreda i tam tej całej Neferaty, Arkana i tak dalej. Także ciekawe. Ciekawe, jak ktoś się po prostu interesuje fluffem, backgroundem i tak dalej całych armii. No i z ciekawostek tak dla nas, powiedzmy, scenariusz do Necromundy na stronie 80, który, no dodatkowa rzecz, bardzo fajnie, że Games Workshop znowu zaczął publikować, czy kontynuuje publikację nowych rzeczy do tych swoich systemów specjalistycznych, także to jest bardzo fajnie. Dalej mamy też do Hobbita właściwie, tak. I tu mamy trzy scenariusze wręcz, nie, trzy czy dwa? Dwa scenariusze, no i mamy modele, o których chcieliśmy pokazać. Słuchaj, bardzo fajnie pomalowana Arwena naprawdę no, na tyle, na ile dało się chyba wyciągnąć z tego malutkiego przecież metalowego modelu, na tyle wyciągnęli podobieństwo do Liv Tyler. Gandalf obok też świetnie pomalowany, wydaje mi się. Tak, że lubiście szarości zrobione, które wchodzą w brąz, to jest po prostu mistrzostwo świata. No. Tak, no modele czytelników jak zawsze, znaczy to są akurat Golden Demony, tak? Zawsze są ładne. Magnus jest po prostu, jak patrzę tego Magnusa,
source lighting zrobione od tego czaru na ręce, na mięśniu i na twarzy, po prostu genialnie zrobione. I no metalik na zbroi, bo to był metalik jest moim zdaniem. Tak, i to z jakimś tam wypalanymi kwasem zdobieniami na zbroi. No, zginie! Ludzie mają dużo czasu. Dalej mamy poradnik malowania właśnie nruglowców, tak? Jakie odcienie możemy stosować na przykład na... Nie pokswokerzy, tylko odpowiednik sigmarowy pokswokerów, no te zombiaki takie zwykłe. Plague bearerzy. Tak. Że może być taki bardziej rybowaty, może być bardziej zielony, bardziej ciemnozielony. I ten klasyczny i zielony. Żywy zielony. Klasyczny zielony. I zimowy. Także tak. No jeżeli ktoś by chciał w tą stronę armię taką kolekcjonować, to jak najbardziej. Tu jest świetna rzecz, słuchajcie, z poprzedniego numeru. Tak jest. Ludzie zadawali pytania, bo na Armii Sun Parade... Neonowe Tau mieliśmy. Dan Harden, to chyba ten, z którym korespondowałem nawet. Ma armię Tau, taką fioletową, niebiesko-białą, świecącą. I zrobił sobie tereny do tego, takie customowe, tak? Mm-hmm. Bo nie ma chyba w sprzedaży poza tym murem jeżdżącym nie terenów Tau, tak? Nie ma nic, chyba, że w Forge Ludowej. Tutaj porobił z różnych... Z jakichś rurek, takich... I z biców. To już ci mówię, budynek, który mamy pierwszy, ten kontener, to jest zrobiony z jakiejś, są jakieś dronki ogólnie duże zrobione i rury od latacza orkowego, jeśli dobrze kojarzę. A ze Skyraya po prostu wziął wieżyczkę i porobił rurki i... jakieś różne wyjemy. No tutaj, tak jak mówisz, z kawałka rury plastikowej, takiej kanalizacyjnej, po prostu jest zrobiony ten bunkier na stronie 106. No, to znaczy cysterna taka. Nie, mówię o 106. Na następnej stronie. Okay. To mamy taki bunkier Tau zrobiony i to jest zrobione z dwóch dział z Riptide'a, na górze są poprzyklejane. I 6 elementów z Tidewall Rampart, także droga zabawa. Właśnie miałem skomentować. Ale to jest Games Workshop, oni ich stać na to. Ale tu kolejne elementy wykorzystał, widać na tej wieżyczce takiej. Tak, no więc porobił sobie sporo terenu, po prostu kupił drugi zestaw i zrobił z niego konwersję. Natomiast już żeby zrobić to, co jest na stronie 107, czyli tą taką wieżyczkę, to już musiał użyć co najmniej 4 piranie, które kosztują chyba 100 zł każda, czy tam 70 zł każda. Wiesz, on pracuje w White Dwarfie, myślę, że łatwy dostęp ma po zniżce. Tak? No coś ty. Dalej mamy kontynuację orków. I to jest bardzo fajne. Bardzo pokaźna armia, powiedziałbym. Moja nie jest tak duża, nawet nie jest 1/10 tego pewnie. To jest bardzo dużo pojazdów, na pewno nie jest pomalowana, ale w 2018 to się zmieni. No. Armia czyja? Czy to jest? Ian Gonzalez. Ian Gonzalez, tak. Bardzo fajnie zrobiona, bardzo fajny klimat, całkowicie... Że inaczej, te modele, każdy z tych modeli nie jest pomalowany jakoś rewelacyjnie, ale widać, oczywiście dbało się o szczegóły i są to pomalowane na wysokim poziomie, mimo wszystko, nie jest to jakiś poziom heavy metal, ale oczywiście razem zebrane te modele w kupie wyglądają po prostu kosmicznie. No. Co tam? Muchomorki, tak? Na Urbosie. Muchomorki na podstawce Urbosa rosną. Gazgula wręcz. No tak. Trochę nawiązanie pewnie do Night Goblinów jakieś tam, nie? Co ciekawe, dlatego, że orki są grzybem. Też. No. Co ciekawe i bardzo inspirujące dla mnie jest to, że wrzucił wszystkie motorki na te podstawki kawaleryjskie, które... Podłużne. Te podłużne, tak. Które wyglądają bardzo fajnie i to... Spokojnie. Owalne, nie podłużne właśnie. Przepraszam, owalne, tak. O tym myślałem, a mówię zupełnie coś innego. Natomiast już nie za bardzo rozumiem, dlaczego grotanki są na podstawkach. To jakoś mi się zupełnie podoba. Ale niektórzy podstawkują stary. Kiedyś w Warhammer Visions chyba była armia ultramarinsów 40-kowych, gdzie wszystkie razie... gdzie nawet rajnosy były na podstawkach. No. Prostokątnych. Tak. Dziwne, nie rozumiem tego. Jak to chce? Jeżeli ktoś ma taką konwencję i jest konsekwentny w tym, to może to całkiem spoko wyglądać. Dalej mamy Blood Bowl'a, prezentację armii, no i mamy Battle Force Challenge, gdzie oczywiście znowu się robią sobie wyzwanie pracownicy Games Workshopu. White Dwarfa właściwie wręcz. Patrzcie, jak dużo modeli dostaliśmy za darmo. No, Custodes, bo kolejny duży release. No ale zobaczcie, że jest... Poleciał, że wziął sobie Inkwizytora na złoto, wziął sobie Gullimana na złoto, pomalował, żeby wszystko było w jednym klimacie. Też można. No to bogatemu zebrać. No i oczywiście Tau mamy, gdzie mamy... Petały, gdzie mamy fragment tego Tidewall Rampart. Bardziej w twoim klimacie malarskim, bo ty też masz takie szarości... Ja mam ciemnoszary z żółtym. Tak. I żółty też masz ciemniejszy, taki pomarańczowy. Złoty, ja mam pomarańczowy taki. No. Ty ogólnie lubisz takich przygaszane bardziej modele. Tak, ja nie lubię pstrokatych strasznie. Także ja w ogóle z Eldarami bym się... Ale rozważasz Custodes.
Ale to jest złoty. To są bling, bling, bling. No tak, ale wiesz co, to nie jest kolorowe, tak? To jest złoto i powiedzmy i czerwony. I czerwone, jakieś tam spodkolory. Natomiast dla mnie kolorowe takie pstrokaty to są Eldarze na przykład, nie? Harlekiny. Harlekiny już w ogóle. Po całości. Ale... Fajna armia wilków z Custodesami pomieszana. Tak jest. Dobrze skonwertowany nawet ten kontemptor. Tak, skalta. Ma to wilczą skórę na jajach. Okay. Tutaj takie całe. Szpony ma od chyba tego dedykowanego dreadnota, tego wilkowego któregoś, Venerable. No fajnie. I spoko wyglądają katafrakci z głowami wilkowymi gołymi postawionymi. Aha, czad. No czad, fajnie zrobione. No dalej mamy malowanie Plague Bearersów, tych właśnie fantaziakowych, bestii Nurgla i różnych tych wszystkich obrzydliwych nerek wnętrzności, które tam wystają. Bardzo fajnie. Bardzo dobry poradnik moim zdaniem. Na przykład brązowe wnętrzności jak pomalować, czy takie właśnie wątroby jakieś, nie wiem, gluty ogólnie. Kup tą farbkę, użyjesz ją tylko w jednym miejscu na trzech modelach. Ale stary, prawda jest taka, że prawda jest taka, że mamy takie farby, których używamy do jednego elementu, na przykład, nie wiem, do oczu czy do czegoś. Włoży albo glazy niektóre. Tak, i nie używasz ich w ogóle do niczego innego. Tak? No. Dobra, modele czytelników i tutaj mamy oczywiście Everqueen, Alariel Everqueen na tym dziwnym brzuku. To jest trochę taka z NRD atletka, nie? Nie no, zarąbista jest, ale ogólnie ten żuczek mi się podoba strasznie. Widziałem go pomalowanego bardzo w prosty sposób. Koleś go, czy dziewczyna go pomalowała, chyba dziewczyna właściwie. Nawet na polskim kanale jakimś, na czarno, szaro i dużo glosa. I wyglądał faktycznie jak żuczek, nie? Bardzo fajnie. No i ten nagaż mi się nie podoba. Nie podoba mi się, jak jest pomalowany. Jest bardzo prosto pomalowany. I widać, że duże aerografy... Masz kościane elementy, stary, to jest baza i łoż. I tu nie ma highlighta na tym łożu. Dokładnie, dokładnie. Bardzo prosto, efektownie, bo tak na pierwszy rzut oka tak patrzysz, o, spoko pomalowany model, ale przyglądasz się, tu nie ma w ogóle skilla w tym. Także nie wiem, dlaczego to jest wrzucone tutaj. Znaczy bo... nie, no jest czysto, nie wyjeżdża za linię, no, tak? To, ale... wiesz, umówmy się, że nie wyjeżdża nie za linię, to jest taka, że tak powiem, podstawowa umiejętność, którą powinieneś mieć. No i mamy Michałsza model, Michała Szymeczko, który Readers Model of the Month. Blendy, blendziki. To nie są blendziki, to są aerografowe pchnięcia. No, ale to też jest blend, tak? No jest, ale jest zrobione mistrzostwo i oglądałem na jego stronie, na jego fanpage'u facebookowym, jak go malował i... No mi osobiście ten styl do mnie nie przemawia, bo robi się z tego modelu jeszcze bardziej jakiś science fiction, futurystyczne Halo, jakieś inne G.I. Joe, ale ogólnie... Szacun za wykonanie. Tak, tak, no, oczywiście, tutaj to bez dwóch zdań. No i dalej oczywiście rozgrywki jakieś tam redakcji White Dwarfa. Wincu, przejdźmy może do Forge'a. Forge'a, opowiedz nam, co tam w Forge'u słychać, co tam Forge'u już... Okej, okay, jeżeli chodzi o Forge World, to tak, wyszła długo wyczekiwana książeczka, która jest kompilacją zasad do Herezji Horusa. Biorąc pod uwagę, że siódma edycja przeszła już do historii i tak naprawdę to podręczniki do siódmej można tylko używane kupować, Forgeworld postanowił wydać wszystkie te zasady w jednym rulebooku plus dodać niektóre tam specjalistyczne zasady, których nie było w standardowej edycji, w siódmej edycji w 40, ale zrobiły się w miarę popularne w Herezji Horusa, więc jest to powiedzmy tam, ludzie na to mówią 7,5. Więc można ją sobie kupić albo na urządzenia cyfrowe, albo można po prostu fizycznie dostać tą książeczkę. Do tego wyszły takie bundle, gdzie można kupić sobie ileś tam jednostek z troszeczkę obniżoną ceną, co bardzo mnie zdziwiło, bo próbowałem podliczyć, ile by wyszło. Zazwyczaj tego nie robią. Tak, zazwyczaj tego nie robią. GW nam tylko oszczędza kliknięcia, nie oszczędza nam pieniędzy. Wyszedł Eidolon Strike Force dla Emperor's Children i w jego skład wchodzą Palatine Blades, Phoenix Terminators, Cacophony, jeden dedykowany Contemptor i oczywiście bohater, czyli Eidolon. Więc mamy w jednym bundlu mamy wszystkie specjalistyczne jednostki dla Emperor's Children. Podobna rzecz dla Death Guardów. Typhon's Chosen, mamy Tyfusa herezyjnego, Leviatana, Leviathan Dreadnota i 5 Death Shroudów z kosami. Klan Sar, to jest z kolei do Iron Handsów i tutaj mamy Terminatorów dedykowanych dla Iron Handsów, Iron Fadera, czyli takiego bardziej dokoksowanego Techmarina,
Immortali, czyli tych takich Breacherów Ironhandsowych z tymi tarczami. I jeszcze chyba widzę jakiś taki bardziej specjalistyczny jeden unit. To jest chyba Command Squad, bo oni też mieli dedykowany. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o Forge'a. Zatizowali tam na jakimś Open Day w Warhammer World jednostki nowe, które będą wychodziły dla wilków, czyli Death Swarm Pack, to jest, są tacy destroyerzy dla Space Wolvesów. Oni mają te takie maski zrobione ze skóry zdobne, które były bardzo dobrze opisywane w książkach opisujących zniszczenie Prospero, więc jeżeli ktoś je czytał, to na pewno wie, o co mi chodzi. I no, wyszli ci Varger Terminators już wcześniej oraz ten Pretor dla Pretor. Wilków w Terminatorce. I tutaj... Wspaniale wykonany model. Tak. Odjebane perfekcyjnie. Tak, jeżeli ktoś nie wie, o czym mówimy, to na kilku podcastach ludzie wytykali błędy. Jeżeli przyjrzycie się dłonią w tym modelu, to widać, że jest to po prostu zaciśnięta pięść, do której z jakichś asetów już gotowych dokleili bolter, więc ma zaciśniętą pięść, nie ma uchwytu. Może to jest nowy uchwyt grawitacyjny. Więc ma po prostu, jak ludzik Lego trochę, ma wetkniętą... Ale nawet ludzik Lego miał tą część, którą musiałeś wetknąć, a tutaj jest tak. Piącha, która nie trzyma nic, tak? Jest zaciśnięta pięść i widać wnętrze dłoni, nie widać kolby, czy tam... Uchwytu rękojeści, whatever, tak? I do tego jest doklejony z góry bolter. To samo jest z drugą ręką, macie zaciśniętą pięść i na dole jest doklejona głownia miecza, a na górze jest doklejone ostrze z gardą. Więc no i za to płacicie premium price, tak? I dlatego się idzie do Ukraińca albo Chińczyka. No, sami to sobie robią niestety. Słuchajcie, warto jeszcze wspomnieć, bo to wszystko tworzy, tak? Tak. Warto jeszcze wspomnieć, że Games Workshop wypuszcza teraz na dniach właściwie modele, które wcześniej były w triumviratach. To jest tendencja, która trwa od jakiegoś czasu, bo Cole już jest od momentu wypuszczenia kodeksu Mechanicum, dostępny oddzielnie, w oddzielnym pudełku. Natomiast teraz, jeżeli byście chcieli sobie kupić Gullimana albo jak się nazywa, Świętą Celestynę z dwiema serafinkami, albo Inkwizytorkę Greyfax, albo Cyphera, to wszystkie te modele są teraz dostępne oddzielnie. Nie musicie triumviratu odpowiedniego kupować, tylko ich samych, oczywiście proporcjonalnie drożej, jak zawsze, tak? Nie ma lekko. No cóż, no. No i też wspomnijmy jeszcze o tym, że wyszedł nowy kodeks do Adeptus Custodes jako oddzielna armia. I do tego wyszły też modele. Jeden taki mistrzu, kapitan, whatever, imienny. Tak, Konstantyna Waldora, następca. No tak, tak. Poza tym też dwóch HQ, jeden w Terminatorce, jeden w tej zwykłej zbroi Custodes. Nie imienni, tylko generikowi. Terminatorzy, katafrakci przerobieni, znaczy tak, no, zdobieni w stylu Custodes. I jetbajki w plastiku. Tak jest. I to jest chyba wszystko, co... Dodatkowo można oczywiście coś, co już wcześniej mieliśmy w tym boksie takim dużym, który wyszedł pod koniec 7 edycji, czyli będzie jakiś tam Venerable Landrider, Rhinos, bo nie wiem, czy w tym kodeksie będą też Siostry Ciszy jako jakiś tam auxiliary option. No i... Contemptor. Contemptor, tak, złoty Contemptor. Muszę przyznać, że są bardzo ładne te modele i co jest trochę dziwne, bo to są najbardziej tacy bling z popleczników Imperatora tak naprawdę, ale są bardzo zachowawczo zrobieni, to znaczy, że nie są przekombinowani tak jak Defgardzi, że mają na wszystkim coś musi być, wiecie. Mają po prostu zdobioną zbroję i to wszystko, nie? Co mnie ciekawi, słuchajcie, że w przypadku większości chyba armii, jeżeli nie wszystkich Games Workshopu, prawie wszystkich, czy to są tyranici, czy to są Space Marini, czy to jest gwardia, czy cokolwiek, mamy jakby zestaw z góry założonych schematów kolorystycznych typu Ultramarines, czy Kadianie, czy Flota Lewiatan i tak dalej. I mamy też ogólne jakby porady, jak zrobić swój własny schemat kolorystyczny, jeżeli chcemy pomalować, jak chcemy. A tu nie. W przypadku Deathwatch wydaje mi się tak, że w przypadku Deathwatch robisz ich czarnych, no bo mają kanonicznie czarne zbroje, plus
na ramiennik w barwach swojego macierzystego chapteru. Czy tak samo będzie z Castellan, że jest z góry założone, że muszą być cali złoci z czerwonymi motywami, czy na przykład jakiś pododdział A będzie miał złoto z niebieskimi, pododdział B będzie miał złoto z czymś, tak? Z Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale przeczytałem gdzieś, że tak, herezyni są złoto-czerwoni, natomiast czterdziestkowi mają być złoto-czarni, bo oni te czerwone elementy zastąpili czarnym na znak żałoby po imperatorze, czy coś takiego. Okay. No i widziałem też dużo, co prawda trzydziestkowych, bo to przez długi czas było... Castaldes można było do czterdziestki tylko jako allies sobie wziąć do na przykład Space Marinów czy do Gwardii. Natomiast w 40 mieliśmy cały, ogólnie rzecz biorąc, w 30 Castaldes są w tym momencie najbardziej kompletną armią ze wszystkich legionów, z Solar Auxilia i tak dalej. Mają model do każdego... Tak, dokładnie tak. I ludzie też sobie różnie robili ich. Widziałem pomalowanych ich na taki stalowo-szary. Widziałem ich, że na przykład jest przewaga elementów czerwonych, a tylko takie bardzo wystające rzeczy. Jak sobie pomalujesz armię, to jest twoja prywatna sprawa. Możesz na różowo z zielonymi motywami, tak? No nie. Ale nie. Chodzi o jakby same kanoniczne takie te wskazówki, tak? Co do tego. Słuchaj, jak w kodeksie się może pojawi, jak będzie fluffy. Jestem bardzo ciekaw, jak to. Myślę, jak to że dadzą ze 4 to, co mówisz, że będą wyjściowym kolorem będzie złoty i na przykład elementy tych kiecuszek i tak dalej, będziesz miał albo czerwone, albo będziesz miał zielone, albo nie wiem, niebieskie, tak? Ci, co pojechali walczyć z Tyrkami, pewnie będą jacyś czerwoni. Na przykład detachment taki, nie wiem... Ci na krucjacie jakieś od odwiecznej będą tacy, a tamci stracy, przykład, tak, tak. I muszę przyznać, że ci terminatorzy czterdziestkowi mi się bardziej podobają od tych herezyniach, co zazwyczaj modele forge'owe mi się bardziej podobają. A chcecie poznać opinię bardzo, bardzo słoną, jak to się mówi, opinię, dlaczego wydali teraz Castaldes? Bo zrobili Retributor Gold Spray, który kosztuje dwa razy więcej niż normalny spray, się w cholera nie sprzedaje. No bo on w sumie miał zastosowanie głównie do Stormcastów, tak? No proszę, stoi, wszyscy co mieli kupić Stormcastów już ich kupili, trzeba coś wymyśleć. Wiecie, to oczywiście jest taka bekowa trochę opinia, ale ludzie oczywiście w Stanach, jak to w Stanach. Znaczy najwięcej dlaczego, się hejtu... Dlaczego akurat to? Dlaczego znowu armia Imperium? Ale wiesz, najwięcej hejtu ludzie mają przez to, że wiesz, zapodali ten teaser 10 tysięcy lat, patrzyli i spodziewasz się, wiesz, nie wiem, może nowi nekroni, może jakaś nowa rasa. Może wychodzi Primarcha wraca. A wychodzi tak naprawdę, wiesz, armia, która już była. I myślę, że ludzie by byli bardzo obsrani tym, że Castaldes wyszli, gdyby, raz, nie było ich w 30, albo byliby tylko w 30 i nie byłoby dla nich zasad nawet do tego, co bo wyszedł ten Talons of the Emperor i tych Castaldes, których miałeś w boksie do Prospero, były zasady jeszcze w 7 edycji, żeby ich można było stosować. I myślę, że ludzie by naprawdę byli super podjarani, jakby coś, co było tylko w 30, coś, co było tylko dla forge'owców, nagle przychodzi do 40, a tak naprawdę to jest jakby uzupełnienie tego, co już mamy. A ja wam powiem, że nadal wydaje mi się, że żyjemy w pięknych czasach, bo wracając znowu do 6 edycji, kiedy jakby wchodziłem w to hobby, czytałem co jest, czego nie ma i tak dalej, no to wtedy właśnie tak mi się wydawało, że spoko, że są Space Marinesi, są Gwardziści, tam Grey Knights, Inkwizytorzy i tak dalej, ale fajnie jakby było na przykład właśnie Mechanicum, którego wtedy w ogóle jeszcze nie było nawet w Forge'u, fajnie jakby były jakieś takie inne frakcje, nie wiem, Arbites i tak dalej, które we Fluffie mamy i są bardzo wyraźnie zarysowane, są ciekawe, mają swoje cechy własne, motywy i tak dalej. Ale nie było dla nich ani kodeksów, ani modeli. A teraz właśnie mamy i Mechanicum, który mega się rozwinęło w ostatnich latach. Mamy teraz Castaldes nowych. Cieszę się, że to w taką stronę idzie, że gram Imperium to nie znaczy, że gram armią A, B albo C, tylko ileś mam tego do wyboru. Można je mierzyć. Myślę, że zresztą oni mają, któryś tam z tych kolesi, co ma sztandar, daje buffy do wszystkich jednostek Imperium. No. I ma to sens. Czyli, na pewno to będzie bardzo, bardzo elitarna armia w stylu z, nie wiem, z piątej edycji Grey Knightów, jak oni wychodzili, tak? Że low model count są bardzo mocni z tego, co tam... I nie radzą sobie z hordami. Na community pokazywali zasady, to naprawdę są... Są twardzi i mocno biją, natomiast musi być to zrównoważone... Jeśli dojdą. Tak. Musi być to zrównoważone tym, że mała liczebność modeli w armii koszt i podejrzewam, punktowy. Że będzie koszt punktowy. I teraz pytanie jest,
czy rzeczywiście oni będą drodzy, czy zrobią tak, jak zrobili, skwasili w 30, że ten największy dreadnought Custodes kosztuje mniej niż Leviathan dreadnought, a Leviathana po prostu bije jak małą sukę, tak? W każdej walce jeden na jednego. Więc no to jest kwestia tego, czy będzie taki... To samo, co zrobili z Eldarami w 7 edycji, tak? Że będą mega dokoksowane jednostki, które aż tak drogo nie kosztują. No ale modele ładne. Tak, modele są super. Nie mogę się do niczego doczepić. Pióra mi się nie podobają tylko na tym kapitanie, ale obciąć je to nie jest problem. Pióra z tego orzeła, którym hobbici uciekali z Mordoru. Może być. No dobra, to co, wszystko z nowości? No tak naprawdę chyba, to Custodes bardziej omówimy, jak wyjdzie w końcu Dex, tak? Tak jest. Na razie podniosłem się. Na następnym White Dwarfie będzie o tym szeroko i długo, więc tak. Jak dojdzie na czas. Jak nie dojdzie, to kupimy gdzie indziej. Zapraszamy za chwilkę. A zanim przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym jeszcze wspomnieć, że wyszedł trailer do robionego przez jakieś, nie wiem, dwóch, trzech zapaleńców filmiku. Krótkiego filmiku o tematyce warhammerowej, Death of Hope. Śmierć nadziei. Zaznaczmy, że to jest Warhammer 30 tysięcy. Tak, jest to The Shadow Crusade, czyli World Eatersi oraz World Bearersi atakujący 500 światów Ultramaru. A ciekawostką wydaje się być fakt, że jednym z bohaterów jest były World Eater, który zostaje wcielony do oddziału destruktorów ultramaryńskich i ma taki czarny paldron z tym takim logiem, który przypomina trochę ten wiatraczek radiacyjny, bo tak, tak destroyerzy są opisywani, to są ogólnie... Co mieli te granaty zakazane? Tak, ogólnie broń radiacyjna. Oni wszyscy w którejś książce z World Eatersami jest, że oni wszyscy umierają jakby na raka powoli, tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, Warhammer, więc co z tego, że jest radiacja, wszystko przecieka. Przeczytali książkę do 30, która nie jest napisana przez Alana Blaya i dostali raka. I no, wygląda to fantastycznie. Oprócz tego, że animacja jest taka lekka, nie czuć wagi w ruchach, ale no, jeżeli to robi dwóch, trzech kolesi, no to się nie dziwię. Jeżeli to by miało być robione realistycznie, w ogóle Warhammer 40 tysięcy, to Space Marines, a zwłaszcza Terminatorzy, powinni mieć minus miliard do ruchu, bo biorąc pod uwagę, ile waży taki marin zbroi i powierzchnię jego stopy, to wystarczy, że chociaż troszkę namoczona gleba jest i on się zapada w tej ziemi. Tak? No to tacy ciężcy. Są chodzące czołgi tak naprawdę. Wiesz, chodzi mi po prostu o to, że zobacz, jak jest fajnie w grze Space Marine oddana waga Tytusa. Czujesz, jak on się rusza, to czujesz, ciężki, że jest... Kamera się buja i tak dalej. I jak jest ta scena, co kobieta z dzieckiem w trailerze ucieka przed tymi World Eatersami i idą katafrakci Ultrasowi, to czuć tam ciężar. Ale dalej mamy walkę kapitana z Power Swordem, z jakimś tam oddziałem Rampagerów. I te ruchy są takie, jakbyście oglądali takie stare cutscenki z gier gdzieś tam z początku 2000, no, tak? Z PlayStation 2 czy 3. Nie ma tej masy w tym. To jest bolączka w ogóle, animacja ruchu, chodzenia, biegu i tak dalej. Zobacz sobie na przykład Star Wars Rebels, tak? To jest na bieżąco robiony serial, bardzo fajny, podoba mi się i na przykład, nie wiem, mimika i tak dalej, takie rzeczy poszły bardzo do przodu w stosunku na przykład do Clone Wars, które było parę lat wcześniej. Które też było zresztą fajnie zrobione. Też całkiem spoko. Natomiast jeśli zaczynają te postacie biec, no to no, ale to słabo to wygląda. Rozmawialiśmy przed nagrywaniem z Wincem, że podejrzewam, że oni chcieli wypuścić ten trailer Death of Hope, już tyle pracy włożyli w to, więc te animacje ruchu moim zdaniem są tymczasowe i to oni poprawią, bo widać, że umieją robić animacje, jak oni idą i to wszystko się rusza na nich, wszystkie szmaty się bujają i tak dalej. Te animacje ruchu są drętwe, są takie, wiecie, z templatki, która jest pewnie w jakimś tam 3D Studio, czy czymkolwiek oni tam to animują. I to będzie dużo lepsze. Ja mam nadzieję, jeżeli tak to zostawią, no to niestety, sorry, ale to będzie po prostu kuło w oczy. Jeżeli to poprawią... Wiesz, nadal jest to bardziej realistyczna animacja niż w filmie Ultramar. O, nie no. Mówmy się. No. Wiesz, no, jeżeli to jest kilku kolesi, którzy to robią, wiesz, non-profit i tak dalej, rozgrzeszenie mają pełne, tak? Wiesz, nie, przepraszam. Nie. Będę tutaj chamski, ale nieważne ilu ludzi to robi, róbcie to dobrze po prostu. Jeżeli chcecie coś robić, róbcie to dobrze. Bo mają...
mają nisko postawioną poprzeczkę i już wychodząc z tym, nisko postawioną przez Games Workshop, natomiast mają wysoko postawioną poprzeczkę przez Lorda Inkwizytora, który jest teraz 40 typowa, a nie 30. A tam się coś dzieje w ogóle w Inkwizytorze? Czy ponoć tak. Zdechło? Jakieś update'y facet daje na Facebooku, że o, jeszcze trochę. Nie? Z tego co ja wiem, to wszedł już troszeczkę w bliższą współpracę z Games Workshopem i musiał podpisać NDA, więc nie może po prostu, czyli nie może zdradzać tego, co się dzieje po prostu, bo wspiera go już Games Workshop tak jakoś tam kuluarowo, nie? Bo było na początku tak, że on się bał strasznie, że Games Workshop go zamknie. Tak. Później było tak, że ej, zobaczcie, co robi koleś od Lord Inquisitor, jak się zmienił się zarząd cały. I nagle było, ej, Games Workshop wspiera, czyli to, że go wspiera, ale zostawił go samemu sobie. A teraz podobnie, że go tam trochę popychają i klepią go po plecach, nie? W jaki sposób, w jakim zakresie? Pytanie jest, czy mu się też w robotę nie wcinają? Kto wie, no ale no. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę teraz, jak oni biorą podchodzą do ludzi. Słuchaj, wyszły nowe modele, jakieś kastody tam wepli w filmie, ale już fabuła jest zrobiona. To weź tam przerób. W tle niech będzie. Przerób tego Grey Knighta na tego kastody. To weź tego głównego złego, żeby nie zabił twój bohater, tylko kastody. Tak. Przepraszam bardzo, czy tu mogę kupić tą Melta bombę? Audycja zrobiła rankowanie produktu. Radek placement. Sponsoring od Coca-Coli, wiesz. Kastodys na tym. Logosy jak sportowcy na zbroi. Adidas. Repsol. Albo biegnie jakiś tam, albo jedzie Land Raider jakiś, nie? I tam na górze takie ten banner, że Warhammer World Exclusive. Najlepsza produkcja jest tam, uwieśka i telefon. Brother Captain taki, available in pre-order. Tak. Natomiast muszę im oddać w Death of Hope, że jak widzisz modele postaci, to jesteś w stanie odpalić strony z Forge'a i powiedzieć, ok, to jest Rampager z tego składu, jest uzbrojony w taką broń i widzisz, że wiesz, modele... No inspirowali się modelami. No. Bardzo to wygląda. Ten ultramaryński kapitan jesteś w stanie skidbaszować tak wyglądającego bohatera z gotowych części, więc to jest super. Taka dbałość o detale, dbałość, żeby to wyglądało, tak, żeby wszystko było koszerne. Tam. Świetną zagrywką ze strony GW, a propos właśnie fanfilmów, traktowania i tak dalej, gdyby wyszedł ten Lord Inquisitor, bo to nie jest żaden jakby Inquisitor, z którego znamy już z Fluffu, tylko to jest własny stworzony nowy przez tego człowieka, tak? Jakby w tym Warhammer 40 tysięcy character series, gdzie był Angelos, gdzie był ten... Karab Köln jako, jako Dreadnought wypuścili tego Inkwizytora. To by było naprawdę... Wiesz, kosa spoko, by było, bo tak. Na przykład te duchy Gaunta mogłeś sobie kupić normalnie... Tak, jeszcze chyba są, albo byli jeszcze niedawno, byli. Tak, byli jeszcze niedawno w Last Chance to Buy. Jak wiesz, jakichś głównych bohaterów, jakichś książek, tak? Jako taki kolekcjonerski jak artyk. Ma ten nowy Night Lord, następca... Talosa? Tak, co na sam koniec książki. Decimus. Decimus, no. Nie, to była kosa, jakby zrobili Decimusa. No stary, no. Sam bym, brałbym, chapałbym, kurczę, jak pelikan rybę, tak? W 2019. No. Możliwe, że nawet bym złamał postanowienie. Okej. Okay. No to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli nie widzieliście trailera Death of Hope, wpiszcie sobie, naprawdę wygląda to imponująco. Natomiast teraz przechodzimy sobie do tematu odcinka. Zrobiliśmy sobie takie postanowienie, że od czasu do czasu będziemy o fluffowe rzeczy zahaczać, więc w tym miesiącu chcielibyśmy opowiedzieć o lojalistycznych legionach i głównych tam chapterach, które się z nich wywodzą, troszeczkę dać wam informacji. Może ktoś z was się waha, czy co zbierać i to was popchnie w odpowiednią stronę, jeżeli chodzi o malowanie armii albo wybór odpowiedniego chapteru, legionu i tak dalej. Czyli poprodukujemy się troszeczkę o Space Marinach lojalistach, tak? Tych, którzy w czasie herezji pozostali lojalni Imperatorowi i co potem się z nimi działo. Tak w bardzo ogólnych ramach powiedziałbym. Jeżeli chcecie szczegółowe, to jest Lexicanum.com, jest Warhammer 40 tysięcy wiki, więc jeżeli chcecie naprawdę głęboko w to wejść, to zawsze macie internet. Tak? Natomiast my tak pokrótce mówimy. Lojalistyczne Dark Angels w przyszłym odcinku. Przelej $20, aby dowiedzieć się o Dark Angels. DLC. Season Pass możecie kupić. Tak. Słuchajcie, no
temat, który trzeba omówić przy okazji Space Marinów, to jest na pewno First Founding, czyli pierwsze założenie, kiedy Imperator no, zobaczył, że Thunder Warriorzy to był dobry wynalazek, który posłużył do zunifikowania Terry, no ale oni przez to, że byli silni, szybcy i tak dalej, byli wadliwi, tak? Umierali szybko ze zużycia materiału, można powiedzieć. Tak, dostawali w jednej z książek The Outcast Dead, mamy jednego, który jakoś tam przeżył. Tak. Znaczy on przetrwał w taki sposób, że po prostu to, co mu wysiadało, wymieniał organy albo zabijając Space Marinów, albo po prostu lokalnych tam ludzi, jest takim ojcem chrzestnym w jakimś tam Underhive'ie przy pałacu imperialnym. I oni umierali tak naprawdę na takiego zaawansowanego raka. Tam po prostu jakieś im guzy wyskakiwały, inne takie rzeczy. Tak. I oni po prostu mieli krótką datę ważności. Tak, kilka no, lat i umierali. Gwarancja trwała tyle, ile czas użytkowania. No. Powiedzmy. Także Imperator przystąpił do tworzenia Space Marinów, czyli produkt jakościowo gorszy, bo z tego co się we Fluffie mówi, to oni są jednak słabszymi wojownikami niż Thunder Warriors, ale po pierwsze są długowieczni i według niektórych teorii, jeżeli Space Marine nie zginie w walce, to jest teoretycznie nieśmiertelny. To się nie dzieje oczywiście. Nie, no, no ale mamy na przykład Dantego, tak? Tak, który Dante jest najstarszym niedrednotem. Tak, który ma tam, nie wiem, 5000 lat chyba, tak? Tak. Wiesz, co nie wiem. Dużo. Nie, przedobrzyłem z 5000. Nie, 1000 chyba, czy coś takiego. Mi się wydaje, że coś koło 3. Nieważne, w każdym razie... Jest bardzo stary. W Destruction of Baltar, z tej książce, którą... Czy tam, tak, na side note, tam jest moment, w którym zdejmuje maskę Sanguiniusa i jest opisany jako stary koleś, po prostu siwiejący i w ogóle białe włosy, zmęczony. Mm-hmm. Widać, jak na Space Marina jest zmęczony życiem, czyli pewnie wygląda tak jak my. Ma nadwagę? Po tygodniu w korpo. Po tygodniu crunchu w korpo. Także tak, no... Thunder Warriors byli gorsi, Space Marini... Znaczy, byli lepsi, Space Marini są bardziej długowieczni i przede wszystkim łatwiejsi w produkcji, tak? Proces uzyskiwania gene seed i implantowania jest opracowany tak, żeby można było to robić na skalę masową. Imperator wszystko ładnie dokumentację stworzył, tak? Żeby nie musieli robić reverse engineering. Jest cały dział mechanikum, który jest poświęcony właśnie pielęgnowaniu tego gene seed, tak, zachowywaniu w archiwach. No, gene seed to jest zazwyczaj najbardziej drogocenna rzecz, jaką dany chapter posiada. Tak. Główną funkcją aptekarza w chapterze Marinów jest odzyskiwanie gene seed. Gene seed to jest gdzieś tutaj... Progenal glands, masz jedną gdzieś w gardle, a drugą masz w... Z tyłu głowy, nie? Nie, w tułowiu, gdzieś chyba może w tułowiu. No, w każdym razie mają to specjalne narzędzie, którym wyciągają te narządy z zabitego świeżo Space Marina, żeby można było je zaimplantować do nowego, żeby stworzyć z niego skauta, a następnie pełnoprawnego Space Marina. Także tak, pierwsze założenie miało miejsce no, po już zunifikowaniu Terry i powstały legiony. Legiony były numerowane według tego, jak powstawały. Tak, i większość z nich przed dostaniem Primarchy czasami nawet nie miało nazwy. Po prostu się nazywali pierwszy legion, drugi numer, legion, tak. Trzeci legion. I pierwszy legion, jakim omówimy tak szybko, to są Dark Angele. Oni byli pierwsi, mają numer jeden. I jest nawet w jednej książce taki stary Dark Angel z Terry, który opowiada, że pamiętam czasy, jak jeszcze nie mówiło się pierwszy legion, mówiło się po prostu legion. Bo byliśmy jedynym. Jedna rzecz. Dante 1500 lat według Wikipedii. 1500, okej. Okay. Od 1100 lat jest Chapter Master. No. A potem mamy jeszcze Bjorna, Dreadnota z Space Wolfu, który pamięta herezję i widział Imperatora na własne oczy. Żywego. Tylko, że jest Dreadnotem, więc... No jest Dreadnotem, czyli budzą go jak trzeba. Ale co jest fajne, że budzą go nie tylko na bitwę, jak większość chapterów, ale budzą go też na przykład, jak jest jakaś uczta, i gdzie piją miod i tak dalej, żeby poopowiadał o wspaniałych bitwach, czynach chapteru i tak dalej. Tak. A gdzie masz olfactory senses, ten nosek? Tutaj. Masz powochę. Powochę browara. Chluz! Później cię umyjemy, chluz. No więc dobrze, Dark Angele. Pierwszy legion. Dark Angele przed herezją wyglądali czarno. I mieli takie zbroje. Szachownice, albo czerwone, albo białe. Tak, motywy szachownicowe, które występują też na przykład u orków. Tak, orki pewnie mogą. W wielu innych miejscach. Także tak, symbol chapteru to jest miecz uskrzydlony.
No, skrzydła to jest pewnie motyw, że to są anioły śmierci, tak? Space Marinesi. No a miecz, bo tam tradycje rycerskie są bardzo żywe w tym Legionie, zwłaszcza po odnalezieniu Primarchy Lionela Johnsona na planecie Caliban, która to planeta miała taką kulturę bardzo średniowieczną, europejską, powiedziałbym, tak? Rycerze, zakony rycerskie, typu rzeczy. Cała planeta wyglądała jak las Sherwood ogólnie. No. Dużo, dużo lasów i dużo chaos spawnów, które się tam pałętały i ci rycerze, którzy mieszkali na Caliban, głównie trudnili się tym, że wybijali te dziwne warpowe bestie, które tam się pojawiały. Miały punkty respawna. No tak. Lionel Johnson chyba to była, w książce była jego misja, nie? Żeby tam zabił ostatnią bestię. Tak. Znaczy później się okazało, że to nie było ostatnie. No. I nie chyba głównym tematem z Dark Angelami jest jakby związek Lutera z Lionem, gdzie Luther to był główny mentor jakby Liona. I przy czym, z planety Caliban. Przy czym, że przy większości primarchów, którzy mieli takiego mentora, to albo tak jak u Gillimana, mentor ginął w tragicznych okolicznościach, co popychało primarchę do heroicznych czynów w ramach, nie wiem, tam zemsty czy czegoś innego. Natomiast przy niektórych po prostu ten mentor został wdrażany do Legionu, tak jak na przykład Corfeon w tym Worldbearersach. Natomiast tutaj Lion został wdrożony, on nie był True Astartes, Luther, przepraszam, on nie był True Astartes. Tak, bo w pewnym wieku już nie można przeprowadzić pełnej implantacji. Tak, bo już tam ileś tam lat miał, bo to nastolatków tak naprawdę się przerabia, tak, na Space Marinów. Więc zrobili na tyle, na ile mogli, a resztę tą siłę mu daje zbroja, tak? Jak zbroja, jakieś zbroi, implanty. To jest słabszy niż typowy Space Marine. Znaczy zazwyczaj przejawia się to tym, że na przykład zamiast siła 4 mają siła 3 albo toughness 3, tacy Untrue Marines. I tutaj relacja polega na tym, że no, gdyby nie Lion, to Luther byłby jakby najświetniejszym mężem w swoich czasach, tak? On by zjednoczył Caliban i tak dalej, natomiast no, pojawił się Lion, więc jakby został numerem 2 i to go troszeczkę niestety kuło przez ten czas. I ostatecznie już tam, nie wchodząc w szczegóły, doprowadziło do tego, że Luther zdradził Liona za podszeptami chaosu, no i Dark Angele poradzili sobie z tym tematem, rozwalając swoją ojczystą planetę Caliban. I w tym momencie jest już tylko The Rock, czyli skała latająca przez Szeina. Jest to kawałek Calibanu, na którym wybudowali sobie Fortress Monastery. Swój tak. Klasztor Forteca, tak? Czyli główna siedziba. I głęboko w podziemiach Luther jest przetrzymywany. I według ostatnich relacji flafowych Luther został uwolniony przez Changelinga, demona Cincha. Tak jest. Więc myślę, że jakby się spiknął z Cypherem, to może to zapowiada, że na przykład, jeżeli Custodes dostali swój kodeks, to równie dobrze Fallen Angele, czyli ci anioły, mroczne anioły, które zdradziły Imperatora, może też dostaną swój kodeks. Może, znaczy na razie są jako unit, który sobie możesz wziąć. Tak, i są w kodeksie chaosu, ile się nie mylę. Tak. Możesz sobie ich wziąć jako unit. Cypher też zresztą może być albo brany jako część imperialna, albo jako część chaosowa. Właśnie, to jest chyba jedyny w grze, który ma keyword Imperium i keyword Chaos. Tak. No. Dopóki nie wyjdzie Alpha Legion. Znaczy no jest w kodeksie niby, tak? Jest chaosowy. No. I to jest najbardziej strzeżony sekret, to, że, tak, że to połowa... Są, słuchajcie, mnóstwo memów w internecie, że Dark Angele to są kryptozdrajcy, tak naprawdę mają specjalne, wydzielone jakby... taką lożę, można powiedzieć, inner circle, wewnętrzny krąg. To są ci wysocy dowódcy Dark Angeli i wszystkich następców Dark Angeli, chapterów, którzy są wtajemniczeni, że był taki temat, że tam duża część Dark Angeli zdradziła, duża jeszcze gdzieś tam jeszcze po galaktyce się rozbija i nawet są w stanie zrobić coś takiego, że tam walczą, nie wiem, z Syranidami czy z orkami na jakiejś planecie. Pojawi się chociażby jakiś mały donos, że gdzieś widziano upadłego anioła i od razu rzucają wszystko, co robią, drop everything, idziemy łapać tego anioła. Tak? I ich kapelani się nazywają kapelani przesłuchiwacze, tak? Interrogator Chapels, ponieważ są wyspecjalizowani w tym, żeby zmusić takiego złapanego upadłego anioła do przyznania się do grzechu herezji, po czym go zabijają. No i tak, warto powiedzieć, że skoro już przeszliśmy do czasów poherezyjnych, to Mroczne Anioły przyjęły barwy Calibanu tak naprawdę, tak. Ciemnozielone, tak jak lasy Calibanu. Caliban Green. Więc, dokładnie, więc jak traficie modele z 40, no to prawie na pewno będą one ciemnozielone, jeśli chodzi o kompanię od 2 do 10.
bo chaptery 40-kowe składają się z 10 kompanii. Pierwsza to są weterani zawsze. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta to są kampanie bojowe. Szósta, siódma, ósma, dziewiąta to są rezerwowe. I dziesiąta to są skauci. W przypadku Dark Angeli w 40 jest troszkę inaczej. Oni troszkę odbiegają od kodeksu Astartes, gdzie pierwsza kompania to jest Deathwing, to są weterani w Terminatorkach. Czyli tacy kościami. Tak, tak, taki jasno-beżowy, kościany kolor. Tak naprawdę to ich zbroje są natarte prochem z kości poległych braci, dlatego mają taki kolor. To nie jest farba. Proszę bardzo. Czyli można by pomalować ich na zielono i zapigmentować czymś jasnym? No teoretycznie tak, tylko nie wiem, czy to by dobrze wyglądało. No, trzeba spróbować, bo to totalnie flafowo by było, nie? Mamy. Znaczy no najlepiej jakbyś miał, wiesz, poległego brata i sproszkował jego kości i wiesz, nadmuchał na modele, nie? To by było. I psiknął bakier. No to... Morbid się zrobiło bardzo. Nie będę aż tak daleko szedł, ale sądzę, że pigment wystarczy. Słuchajcie, tak, pierwsza kompania to jest Deathwing, druga kompania to jest Ravenwing, inspirowany Raven Guardem, ponieważ Lion, jak widział jakiś element, który mu się podobał w innych legionach, to adaptował go do swoich potrzeb. Więc Ravenwing to są jednostki szybkie, czyli motory, landspeedery, te takie własne landspeedery Dark Angeli, Darkstrap to się nazywa. I to są malowane na czarno, tak jak Legion Gwardia Kruka. Tak? Poza tym w czasach przedheryzyjnych z tych takich formacji specjalistycznych, kiedy Legion był dużo większy niż 1000 Astartes, mieli też inne wingi, było Dreadwing na przykład, które się specjalizowało w atakach takich szokowo-psychologicznych. I oni mieli chyba czerwone motywy na zbroi, o ile się nie mylę. Znaczy oni mają ogólnie takie... Herezyjnie, anioły, Dark Angele są czarno-czerwoni głównie. Tak. Emblematy zazwyczaj mają czerwone. No, w każdym razie do 40 przetrwało Deathwing, przetrwało Ravenwing i... Ironwing jeszcze było, to były kompanie pancerne. Przetrwało też, jeżeli przyjmiemy nazwę nadaną przez fanów, Greenwing, czyli wszystkie pozostałe kompanie malowane na ciemnozielono. No tak się potocznie mówi, że jest Deathwing, Ravenwing, Greenwing. I głównie, jeżeli chodzi o zasady, w 40 anioły są głównie chyba najbardziej ich rozpoznawalną bronią, to jest plasma spam. Bo większość ich unitów może sobie brać różnego rodzaju broń plazmową jako bonusy. Na przykład Terminatorzy mają plasma cannon zamiast tam Heavy Flamera czy coś takiego. No i mają też tą zasadę teraz po otrzymaniu kodeksu niedawno, Grim Resolve to się chyba nazywa. Że zawsze mieli Grim Resolve, tylko różne rzeczy robią. Co innego robiło. W każdym razie teraz robi to przerzuty jedynek. Mhm. Chyba jeżeli się nie ruszałeś. W 7 edycji byli bardzo dobrzy w biciu chaosu. Mieli bardzo dużo bonusów do właśnie przerzutów i tak dalej, jak walczyli z siłami chaosu. Mhm. Okej. Okay. Jeśli chodzi o... Wszystkie legiony tak naprawdę, kiedy po herezji Robót Gulliman doszedł do wniosku, że no, trzeba to jakoś rozczłonkować, żeby nikt, żaden Primarcha ani nikt inny Chapter Master nie miał pod swoją kontrolą dziesiątek, a nawet setek czasami tysięcy Astartes. Kodeks Astartes zakładał rozbicie na chaptery, czyli zakony, po 1000 około. Około 1000, w zależności od niektóre tego, są większe, niektóre mniejsze. Ile zrekrutowali skautów, ile tam odnieśli strat w danej kampanii, także rzadko to jest równy 1000, tak? Ale żeby około 1000 miały takie chaptery liczebności. No i zawsze, w każdym przypadku, kiedy Legion był rozbijany na chaptery, to jeden chapter przyjmował nazwę i kolory oryginalnego Legionu, czyli Dark Angels Legion wytworzył chapter Dark Angels, plus ileś tam jeszcze chapterów w drugim foundingu, czyli wtedy, kiedy były rozbite, plus jeszcze w kolejnych foundingach na przestrzeni 10 tysięcy lat od herezji do obecnych czasów, nazwijmy to w Warhammerze 40 tysięcy. Jeśli chodzi o sukcesorów Dark Angeli, no to Angels w nazwie jest bardzo popularne. Angels of Caliban. Anioły rozgrzeszenia, anioły nieposłuszeństwa, anioły odkupienia, anioły zemsty, anioły czujności, anioły gniewu, ostrza gniewu. Anioły of War. Konsekratorzy, apostołowie Kalibanu, strażnicy Arki, Covenant? Przymierza. Ark of Covenant to była Arka Przymierza, no prawie dobrze. Strażnicy Przymierza, tak. Arki. Rycerze Karmazynowego Zakonu. Rycerze Karuzeli Spierdolenia. Tak.
Ogólnie rzecz biorąc... Pokutne braterstwo mi się podoba, Repentant Brotherhood. A ogólnie rzecz biorąc, co wyróżnia Dark Angele jest to, że oni czasami są oskarżani o legion building, bo tak naprawdę każdy ten chapter, wiecie, chaptery współpracują zazwyczaj ze sobą, jak ten główny chapter ma jakieś problemy, no to zazwyczaj te pomniejsze chaptery przychodzą na pomoc. Natomiast w Dark Angele jest tak, że Dark Angele, ci oryginalni, jeżeli oni jakby mogą spokojnie kazać coś innym chapterom robić, tak. I tamci bez szemrania to zrobią, więc oni tak naprawdę funkcjonują jako legion, tylko poszatkowany na takie Grand Company. Ten wewnętrzny krąg, Inner Circle, o którym wspominaliśmy, zawiera wysokie dowództwo Dark Angeli i wszystkich sukcesorów. I najwyższym dowodzącym jest Chapter Master Dark Angeli, w tym przypadku Belial. Tak. Grandmaster Belial chyba się nazywa, tak? Nie, Belial to jest ten w Terminatorce, to jest szef pierwszej kompanii. Azrael, tak. No to Azrael tak naprawdę ma na swoje rozkazy Legion, tylko formalnie to nie jest Legion, można powiedzieć. Czyli tak, no to jest chyba wszystko, co tak z grubsza powinniśmy o Dark Angelach. No mają swój kodeks, tak? Oni nie są w kodeksie Space Marines, tylko mają swój kodeks Dark Angels. Kiedyś byli w jednym kodeksie, to się nazywało Angels of Death, i byli razem z Blood Angelami. Ale zostało to rozdzielone. Dobrze, no to był pierwszy Legion. Co możemy dalej? Drugi Legion jest nieznany. I to jest we Flafie, że tam zostali kiedyś tam skasowani w ten czy inny sposób, natomiast nieoficjalnie to jest po to, żeby Games Workshop zostawia furtkę ludziom, żeby sobie własny Legion utworzyli. Dokładnie tak. Plus, że jest to nawiązanie też do tych dwóch rzymskich Legionów, które gdzieś tam w Wielkiej Brytanii zaginęły bez śladu. Mhm. Możliwe, że napotkali tych Szkotów. To nie pamiętam, czy już o tym mówiliśmy, ale ponoć do tej pory w Szkocji sport narodowy. To jest, że największe takie miśki szkockie spotykają się, biorą takie kawały drewna, takie wiesz, i rzucają na odległość. Tak. I że było coś takiego, że Rzymianie, jak podbijali Wyspy Brytyjskie, no to doszli właśnie tam do pewnego metu granicy tam państwa Piktów chyba, tak? Murhadriana tam? Znaczy, no dlaczego Murhadriana posłał? Bo wyszły takie miśki z lasu i zaczęli w te żółwie rzymskie, wiesz, tarczami się poobtaczali, żeby ich nie trafić, a tamci zaczęli kawałami drewna w nich ciskać, więc po prostu... Rozwalali takiego żółwia, no i Rzymianie stwierdzili, dobra, budujemy mury. I tak posłał Murhadirana, nie? Ogólnie rzecz biorąc, teorie, jeżeli chodzi o drugi i jedenasty Legion, bo to są te zaginione tak zwane Legiony, są hinty, że imperialny egzekutor, a był nim Limon Raz, jeżeli coś dany Legion zbroił, tak jak to było w przypadku Tysiąca Synów, on dostawał rozkaz po prostu... egzekucji. I zabrać zwłoki. Tak, raz musiał zrobić, spuścić baty Angronowi, co mu się udało, trochę tak podstępem, ale udało mu się. I po Thousand Sunach, gdyby nie to, że się cała ta gówno burza na Istvan się zrobiła, i ten Nightlordzi by byli następni do odstrzału. Bo oni w tym momencie już zaraz przed Istvanem byli renegatami, no ale pojawił się Istvan, więc no, są ważniejsze rzeczy, przylatuj się. Priorytety. Tak. Dobrze, trzeci Legion to są dzieci Imperatora, zdrajcy, to tym się w tym odcinku nie będziemy zajmować. Czwarty Legion, żelaźni wojownicy, Iron też Warriorzy, nie. Też nie. Piąty Legion, Wild Scars, tak. Jeden z moich ulubionych, czyli białe blizny, białe skazy. Tak, i Legion, który zacząłeś zbierać powolutku. Troszkę zacząłem zbierać w wersji 30-kowej, herezyjnej. W tym roku na pewno pocisnę to dalej w obliczu niekupowania figurek. Trzeba będzie cisnąć to, co mam. A masz jeszcze kuta motory do pomalowania? Jeden masz. I Rhinosa. I dużą część pudełka Kalt. Tak, no, czyli taktyczny zwykłych. No. Dużo, tak. Piąty Legion z White Scars. Najszybciej opisując, Mongołowie w kosmosie. Jeżeli interesujecie się Dżingis Hanem, czasem podbojów mongolskich, Imperium Mongolskie i tak dalej, na pewno dużo elementów znajomych znajdziecie. Primarcha 5 Legionu Jagatai Khan to jest jeden z synów Dżingis Hana, nazywał się Jagatai Khan, więc żywcem wzięte imię. Tak. Obecny Chapter Master Jubal Khan, to też był któryś wojownik mongolski, Jubal, więc again, niezbyt odkrywcze. Ale nie przeszkadza mi to, szczerze mówiąc. Tu mamy przypadek, właśnie, przypadek, kiedy Legion nie zmienił barw ani heraldyki, przechodząc do chapteru.
jeżeli tak już o tym myślę, to Dark Angele są chyba jedynym Legionem, który zmienił kolorystykę przy przejściu do czapteru z lojalistów. Dobrze mówię. Tak mi się wydaje. Bo ciekawa rzecz. Oni tam chcieli trochę zmyć ten dyshonor Dark Angele, którym się okryli, przez to, że ta część Legionu, która stacjonowała na Caliban, po prostu, no tak jak wcześniej wspomnieliśmy, za namowami Lutera wypięła się na Imperium. Mm. No dobrze, czyli barwy White Scarsów głównie białe z czerwonymi motywami. Znak Legionu to jest złota błyskawica na takim złotym prostokącie, powiedzmy, wielokącie. Byli lojalni, pozostali lojalni, chociaż mieli również swoją lożę wojowników. To była loże w Legionach, to były takie komórki zasiane przez Erebusa z Worldbearersów, gdzie wojownicy się potajemnie spotykali w tajemnicy przed swoimi dowódcami i tam nie było rang. Każdy do siebie mówił na ty i tam można było swobodnie porozmawiać o rzeczach, które na przykład mogły być tematami tabu w otwartej przestrzeni. Natomiast taki ukryty cel tych lóż był taki, żeby przygotować do herezji i wyszukać tych, którzy będą w razie czego lojalni wobec Horusa, a nie wobec Imperatora. White Scarsi zawsze byli troszkę na uboczu i byli bardzo niedocenianym legionem. To znaczy w walce byli super skuteczni, preferowali prędkość, tak? Jetbanki. Zresztą modyfikowali swoje statki w taki sposób, że na rzecz uzbrojenia i pancerza boostowali silniki. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o z kim mieli sztamę wśród Legionów, to właśnie najbardziej chyba z Horusem i z Luna Wolves, a potem z synami Horusa. Przez co była... I z Magnusem też. I też do pewnego stopnia z Magnusem, bo nie byli uprzedzeni do Sykerów. Tak, zresztą Jagatai, Horus i chyba Sanguinus to byli trzej inicjatorzy programu bibliotekarzy w Legionach. Czyli żeby wykorzystywać Sykerów i szkolić ich na korzyść. No i Magnus oczywiście też. No i Magnus, tak. Więc w momencie, kiedy nastąpiła herezja i jakby ta komórka, ta loża próbowała przejąć władzę w Legionie, wielu White Scarów za nimi poszło. W wielu przypadkach z fałszywych pobudek, bo nie zdawali sobie na przykład sprawy, że Horus jest zanurzony po szyję w chaosie, tak? I demony, korupcja i tak dalej. W każdym razie wyszło na to ostatecznie, że Jagatai zrobił porządek i Legion V pozostał lojalny Imperium. Natomiast ci, którzy zdradzili, ale nie zginęli, natomiast stwierdzili, ok, źle zrobiliśmy i chcielibyśmy dalej służyć Imperatorowi i V Legionowi, zostały utworzone takie oddziały Sadjar Mazan, to się nazywało. To jest, podejrzewam, jakby to poszukać w jakichś językach azjatyckich, to ma to jakieś znaczenie. Tacy, którzy troszkę jak Lone Wolves w Space Wolfach, że tak. Oni idą do bitwy, żeby zginąć i zabrać jak najwięcej skurczybyków ze sobą. Ja myślę, że jakby odpokutować za swoją zdradę. Ja myślę, że jak w końcu wyjdą zasady do White Scarów, to będzie to jeden z Legion Specific Units. Myślę, znaczy, że to będzie... już nawet w tym momencie możesz wystawić, to jest Rite of Battle chyba. Tak, ale w sensie, że będą mieli swoje modele, myślę, że White Scarzy będą mieli tak, ich, w sensie, że to będzie piechota na przykład z Power Weapons jakimiś tam. No na przykład. Myślę, że będą mieli jakieś specyficzne bajki i myślę, że będą mieli kaszyk. Keszyk Terminatorów. To jest obstawa Primarchów. Tak, to jest a później ważne. Chapter Mastera. Mhm. Tak. Więc tak, do malowania są średnio przyjemni przez to, że są w dużej części biali. Ale pomaga w tym spray Korax White na pewno. I na pewno lepiej się maluje mimo wszystko niż żółty. Jeśli chodzi o kulturę Legionu, bardzo silne wpływy mongolskie, troszkę wpływów samurajskich też można zauważyć, japońskich w niektórych momentach. Miecze chociażby na artach wyglądają jak katany, ich power swordy wyglądają jak katany po prostu. Tak, zdecydowana większość jest skośna oka, zwłaszcza w 40. I ma ten taki wąs na Fu Manchu. Tak, tak, dokładnie. Jakieś takie kity na głowie, że cała głowa łysa jest kita. Zresztą jakby ktoś chciał sobie robić to, jak macie kolegów, którzy grają orkami,
to orki mają takie fajne czapeczki, właśnie takie mongolskie i zbiera się tak, na kilku na dwóch modelach mam taką czapkę dosztukowaną, żeby w kosmosie mu było ciepło w głowę. Jak zdoniechał. Poza tym, jeżeli... Ale powinieneś mu zrobić takie paseczki, żeby mu na motorze nie zwiało. Poza tym, jeżeli macie kogoś, kto gra... Maglock. Jak ktoś gra Warriors of Chaos, Maruderzy z Warriors of Chaos do Fantasy Battles, mają część głów, która wygląda właśnie jak tacy Hunowie, czy coś w tym stylu i zresztą szwagier ma tak kilka takich zrobienia sierżantów. Jak kiedyś było takie targowisko u Reikiego chyba, targowisko Bitsów, to tam się nachapałem mnóstwo takich różnych kit, jakieś nawet ogony od konia, tak, bo i to wszystko pasuje. Przypomnij mi tak, abstrahując, mam twoje pudełko z Bitsami, które miałeś tam do wystawienia. Feel free to sell it. And keep the money. W 40 nadal Whitescarzy preferują prędkość, tak, mają fajne, mają nawet specjalny upgrade pak metalowy chyba nawet jeszcze tak, do motorów. Do motocyklistów. Że można właśnie, tam jest taka głowa mongolska, jest szabla. Z mieczem takim. Tak. Plus ten model tego bohatera imiennego do Deathwatch. Jest. Jetek Suberej chyba jakoś tak się nazywało? On ma tego fajnego sokoła, który zresztą jest Wargearem w 30, że tak. Cyberhawk czy tak, coś takiego. Tak, mam ten model i też będę go robił. Znaczy ciął na 30. Tak, ma tarczę ze znakiem Legionu, taką okrągłą tarczę mongolską. Tak, jeźdźca. Zresztą jak zobaczycie upgrade pack do Rhinosów do 30 Whitescarowych, to te okrągłe włazy do ich Rhinosów wyglądają właśnie jak takie mongolskie tarcze plecione tam jakieś wikliny czy czegoś. Dokładnie tak. Także jeżeli lubicie takie odwołania, ja sobie do malowania puszczam mongolski śpiew gardłowy albo taki zespół Husuktun to się nazywa. Zespół taki folkowy mongolski. Świetna muzyka, bardzo spoko się tego nawet poza malowaniem słucha. Tak? Ale jak wchodzę w klimat już whitescarowy, to koniecznie musi to lecieć. Bardzo fajne rzeczy. Na pewno co najmniej jeden model zrobię, że gdzieś na plecaku będzie miał przytroczony Morin Hur, to jest taki instrument smyczkowy z takich dwóch strun mongolski, typowo mongolski, że koniec gryfu to jest głowa konia. Aha. What? No. Znaczy nie, w sensie rzeźbiony jest. Znaczy, no nie głowa, która była koniem kiedyś, tylko wyrzeźbione na głowę konia. No w kulturze mongolskiej konie są wszechobecne. No. Znaczy u nich w Whitescarach są właśnie jest motyw konia i motyw sokoła. Bardzo, tak, bardzo rozwinięty. No bo sokół, że nad stepem sobie szybuje, tak, drapieżnik i tak dalej, i tak dalej. Także tak, polecam. Powiedziałbym, naprawdę fajne motywy są przypisane do Whitescarów. I modele, wydaje mi się, wyglądają całkiem ciekawie na stole, bo to jest biel i czerwień, tak? To rzuca się w oczy, jakby nie patrzeć. W swoim wykonaniu jeszcze wygląda całkiem fajnie, więc... Dziękuję. Jest okej, naprawdę. No dobrze. Jeszcze przepraszam, bo chciałem tylko napomknąć, że każdy Legion w 30. milenium miał swój Capital Ship, to zazwyczaj był Gloriana Class Warship. W przypadku Mrocznych Aniołów był to The Invincible Reason, czyli niepokonany rozsądek, czy coś takiego. A w przypadku Whitescarów było to Storm of Swords, chyba się ten Capital Ship nazywał główny. To tak jak książka George'a R.R. Martina, Nawałnica Mieczy. Tak. Albo Storm, Sword, czy... Nie, tak Storm jeszcze, of Swords. Jeszcze w ramach ciekawostki, na podstawie książek i flafu można wyciągnąć mniej więcej w momencie rozpoczęcia herezji, jaka była liczebność legionów. Oczywiście wiele źródeł ze sobą jest sprzecznych, natomiast gdy tak weźmiemy najbardziej prawdopodobne liczby pod uwagę, to w przypadku Dark Angeli, wiecie, że chyba ta liczba nie jest nawet podana, ale na pewno musiało być ich dużo, ponieważ nawet po herezji, kiedy odnieśli już duże straty osobowe, w Second Founding założyli chyba kilkanaście chapterów, tak? Czyli kilkanaście mnożąc przez 1000, no to jest kilkanaście tysięcy. Dużo jak się odbyć, no. Tak. Chociaż w porównaniu tutaj z innymi to jest. To jest ta rzecz, która zawsze mnie zastanawia. Bo w książkach często jest napisane, że spada jakiś jeden oddział, przyjeżdża, wpada na plantę i zaprowadza na niej porządek. A czasami musi cały chapter pojechać. Jak to jest? Potrzeby scenariusza. Tak, któryś z pisarzy Black Library powiedział, bo tam odnośnie elfów z Fantaziaka, bo oni byli ginącą rasą, żyjącą na jednej wyspie. Elfów jest tylu, ile
wymaga tego fabuła. Raz ginie, nie wiem, 200 elfów i to jest wielki cios, a raz ginie ich 60 tysięcy i to jest jak splunąć, tak? No właśnie, jeśli chodzi o łajskarów, ta liczba nie jest za bardzo podana, bo łajskarzy przez to, że byli tacy szybcy i dosyć hermetyczni... Nie dało się ich policzyć, bo biegali. Tak, jak z owcami. Tak. Słuchajcie, no przecież jest silny motyw w tych książkach Chrisa Reita o łajskarach herezyjnych, gdzie przydzielają kobietę, człowieka, panią pułkownik bodajże, jako głównego logistyka, żeby ogarnąć trochę ten bałagan. I ona sama mówi, że to jest robota no, nie do pozazdroszczenia, bo tu ciężko namierzyć takie rzeczy i to wszystko jest w głowie Jagataja, tylko Jagataj jest małomówny i nie chce się dzielić takimi rzeczami. Oni ogólnie rzecz biorąc w trakcie herezji patrolowali raczej rubieże Imperium i głównie zwalczali pojawiających się orków gdzieniegdzie. Tak. I ich rodzimą planetą było, jest Chogoris. Chogoris w ich języku, a Mundus Planus w klasyfikacji Imperium. Czyli płaski świat, jeżeli się tak, jest, po prostu jest bardzo mało światów, jest bardzo mało światów w Warhammerze, gdzie nazwa zaczyna się od litery C. Tak. No, Kaliban jest na K, a nie na C. Ale piszesz przez C. Ktonia. Kretacja też jest przez K. Tak. Chemos. Jest przez H. Wszystko jest przez C. Wszystko. A Cholitera przez CH się pisze. Miodek już to raz wyjaśniał na przykładzie chuja. Znaczy jak krótki przez samo H. Tak, jak długi to przez... Tak, jak herbata to samo H, a jak z cytryną to przez CH. Okej, okay, kolejnym legionem, szóstym legionem, który omówimy, są pochodzące z planety Fenris, kosmiczne wilki. Tak, jeżeli interesujecie się dla odmiany nordycką mitologią i państwami nordyckimi, ich historią, obyczajami, to tutaj wiele elementów znajomych odnajdziecie. Bardzo popularny legion, zresztą nasza koleżanka Fleo. Uwielbia go malować. Tak, bo dużo zamówień z rynku amerykańskiego. Mówi, że jeżeli coś przychodzi ze Stanów, to na 90% będą to Space Wolves. Tak. No, mamy motyw po pierwsze mitologii nordyckiej, wszędzie Fenris. Mhm. Fenrir to był wielki wilk, tak. Syn Lokiego. Tak. Zresztą jeden z bohaterów się nazywa The Trickster, tak? No, czyli... Lukas The Trickster, no, tak? Lukas, no. Loki też był tricksterem, Bóg Loki w sensie. God of Mischief, tak? Też tak, tak, tak. Także tak, no, planeta sama Fenris ma strukturę taką bardzo nordycką, powiedziałbym. Są plemiona, które przez zmrożone lodem jeziora płyną do siebie drakkarami. Tak. Czy tam longshipami, tak? Mm-hmm. A w języku nordyckim drakkar to chyba dokładnie to znaczy, długa łódź, tak? Pływają i się najeżdżają nawzajem i porywają kobiety i spalają wioski. Gwałcą wioski i palą kobiety. Jak ten proszek do prania wiking usuwa wszelkie osady, tak? Tak. I właśnie z tych plemion są werbowani kandydaci. Najlepsi wojownicy, najbardziej obiecujący nastolatkowie są brani na górę, bo gdzieś tam na górze jest zbudowana ta the fang. Czyli kieł. Kieł, tak. To jest ich forteca, klasztor. Po ich niemu Aet. Tak. Właśnie, bo oni też mają wiele własnych nazw, tak jak łajskarsi, na różne rzeczy. Więc oni nie mówią na siebie Space Wolves, tylko mówią na siebie The Rout. Tak. Czyli pogonienie przeciwnika, można powiedzieć? Pogoń, tak? Coś jakiego. No bo na bitwie się mówi, że jeżeli bitwa jest rout, to znaczy, że taki wpierdol obskoczył jeden z przeciwników, że aż uciekł. Tak? To jest rout. Oni ogólnie rzecz biorąc, tak jak wcześniej wspomniałem, oni byli egzekutorami Imperatora. To znaczy, że jeżeli jakiś legion coś odwalił i Imperator musiał po prostu tupnąć nóżką i dać synowi po prostu w gębę, to robił to za pomocą Rasa, który był bardzo lojalny i był bardzo bitnym primarchą. Zresztą... Właśnie, czy zasady na stole w 30 odzwierciedlają to, że on był takim zabijaką w walce wręcz? On jest w stanie zabić każdego primarchę. Ma... Okay. Co rundę mu takie coś rośnie, że go w, nie wiem, po dwóch rundach walki go tylko na szóstkach trafiasz, a ma, wiesz, 2+ na 4+.
Czyli uczy się twojego stylu walki, jakby, nie? Coś w tym stylu. Ma jakieś tam modyfikatory przeciwko plazmie, czy coś w tym stylu, że ma inwula na plazmę, ma lepszego niż standard. Ma mało buffów, jeżeli chodzi o armię, bo ma chyba tylko The Howl of the Great Wolf, to ci na jedną rundę coś ci robi, nie pamiętam jak, co tam jest dokładnie, czy jakieś przerzuty no, daje. W walce sam na sam jest strasznie. Zabija każdego innego primarcha, nawet Horusa. Nawet Horusa jest w stanie zabić. Ma miecz, który... ma dwie bronie białe. Ma Power Axe, który jest tak naprawdę tą gorszą bronią i jej się używa głównie jak bijesz się z pojazdami, bo lepsze modyfikatory do siły tam są wtedy. I masz miecz, który ma taką zasadę Life Sever, czy coś w tym stylu i po prostu dubluje wundy, które zadajesz. Więc jak jesteś w stanie na przykład, nie wiem, jak ci wejdzie... Jak ci wszystkie ataki wejdą, no to zadajesz na przykład 12 wundów, tak? Ale on jest tylko w 30, nie? Tak, raz jest tylko w 30. W 40 oficjalnie jest zaginiony w warpie. W warpie. Podobnie zresztą jak Jagatai Khan z White Scarów. W pewnym momencie gdzieś tam w milenium 30, nie wiem, drugim, trzecim, poszli do warpu bić i nie wrócili. Znaczy powiedział, zebrał wszystkich, Bjornowi, który był takim jego ulubieńcem przez całą herezję. I był chyba już Chapter Masterem wtedy. Nie, znaczy on był kimś, bo Bjorn zaczyna jako zwykły tam sierżant jakiś i z jakichś tam powodów, zresztą jest średnio lubiany, raz nagle go wyznaczam takiego jakby powiernika, że często się go radzi i tak dalej. Częściej niż tych swoich, powiedzmy, pierwszych kapitanów, jarlów, bo oni mają po prostu... Kolejny motyw nordycki. Tak. Jakubis Klausów też są jarlów, nie? Tak. Bjorn oczywiście na początek traci rękę i zamienia ją na taki bioniczny Power Claw, który jest troszeczkę lepszy niż standardowy. I oddaje jakby swój legion Bjornowi. Wtedy już Chapter, tak. Inna sprawa jest taka, że Space Wolfsi nie mają za bardzo Successor Chapters przez Wolfenów. To znaczy, że jak mają wadę genetyczną, że bardzo często mutują wilki, takie przerośnięte wilki fenrisjańskie tak naprawdę. Jest tak, powiedzenie z folkloru, czy tam wtajemniczonych w to, jak działa planeta Fenris, że there are no wolves on Fenris. Nie ma wilków na Fenris, w sensie nie ma naturalnie występującego gatunku. Natomiast te wilki, takie przerośnięte wilkie, które tam grasują i które też można na stole wystawić jako część armii, to są po prostu nieudani aplikanci do Space Wolfsów, którzy zmutowali w te wilki. Tak, zresztą byli bliscy jakby uleczenia tej wady, ale Magnus im skaszali. Przeszkodził. No jak przystało na poplecznika Cincha, tak? Tak. Pokrzyżował plany. Więc raz po prostu stwierdził, że on musi jechać coś zrobić i powróci jeszcze in the wolf time, czyli jak nastanie Ragnarok, tak, to powróci z warpu. I jest teoria fanowska, że kiedyś GW wypuści go w formie takiego wielarnego wolfena. Właśnie, bo mamy modele, zauważcie, do 40 wolfenów. To jest 13 kompania Space Wolfów, która zaginęła w warpie w swoim czasie. I przez te wpływy warpu, energię chaosu i tak dalej, zmutowali, ale nie całkiem. W sensie mają nadal elementy, są rozpoznawalni jako humanoidzi, mają elementy zbroi, ale też mają wilcze pyski, jakieś szpony. Stare modele bardzo wyglądały jak ten klasyczny wilkołak tam z lat 30-tych, 40-tych, z tych czarno-białych filmów, natomiast nowe wyglądają jak Wolverine trochę. Tak, takie unowocześnione powiedzmy. Znaczy, mi się podobają osobiście. I to co Vince mówi, że teoria jest, jeżeli by wrócił Liman raz jako primarcha w 40 w plastiku, to właśnie byłby takim dużym zmutowanym wolfenem, tak? Bo to w przypadku tych wolfenów nie wpływa na ich lojalność. Oni nadal walczą za Imperium, nadal biją chaos i tak dalej, tylko no mutują po prostu. Tak? W sumie, jeżeli mamy Magnusa, który wygląda jak nie wiadomo co, przekoks jakiś, mamy Mortariona, który lata jak mucha, to dlaczego nie raz nie miałby wyglądać jak... Znaczy byłoby to na pewno ciekawe. Szkoda by było, gdyby każdy lojalistyczny primarcha był na piechotę jak Gulliman. Na przykład nie, Jagatai Khan mógłby wylecieć z warpu na supermotorze, na przykład super jetbike'u. Wiesz co, no w 30 część primarchów może sobie dokupić oczywiście za punkty jakąś brykę. Puerto Rabo ma Tormentora, który jest olbrzymim czołgiem, tak? To jest Storm coś tam. Storm Fell Blade. Storm Sword, tak. Właśnie, a propos nazewnictwa, słuchajcie, o wilkach. Od paru lat
w 40 jest taka tendencja, zwłaszcza chyba od kodeksu 7 edycji, że wszystko jest wolf. Wolf. Albo Storm. Storm, wolf. Coś. Albo wolf. Bohaterowie nawet się nazywają Canis, Dog, Wolf. Nie, Canis, Wolfborn. Tak, Canis to jest po łacinie wilk? Pies. Pies. Canine. A, okej. Okay. Tak, pies. No ale Wolfborn, wilko zrodzony. Tak? No, znaczy, w 30 uważam, że jest, wystopowali z tym i jest jakby bardziej pociągnięty motyw wikingowski niż motyw wilkowy u tak, nich. Przez tak. to wydają się tacy troszeczkę, nie wiem, bardziej dorośli. W 40 natomiast mamy to takie Wolf, Wolf of Wolf i wszędzie, na wszystkim mają, w 30 jak mają różne takie wikingowskie plecionki i mało tego motywu wilka, tak w 40 jest motyw tej głowy wilczej, cały czas jest mielony. Tak. No jak ten, symbole Ultramarinesów też są wszędzie, kropelki i Blood Angelsów. No tak, ale nie na, wiesz, nikt się nie nazywa Omega of Alphabet, tak? Tak. No i też przegięli troszkę, znaczy są ludzie, którym ten model się podoba, ale Chaptermaster, no Logan Grimnar, który jest mega badassem w książkach, przeczytajcie sobie Dembskiego Bowdena Emperor's Gift, to się chyba nazywało, książka o Grey Knightach, gdzie Space Wolves bardzo mocno występują, bo Grey Knighti, to jest któraś tam wojna Armageddon, że interweniują, zabijają Angrona, znaczy wypędzają Angrona, który w fizycznej formie się pojawił na Armagedonie. Będzie drugi. I jest postanowienie, że trzeba wszystkich gwardzistów, którzy tam bohatersko walczyli przeciwko demonom i tak dalej, wyczyścić na statkach, które odlatują na orbitę, żeby nie ponieśli dalej wiedzy o horrorze, chaosu i tak dalej. I w tym momencie Logan Grimnar i jego spełsłusi mówią, zara kurwa. Oni tutaj walczyli za Imperatora Imperium bohatersko, a wy ich chcecie tak, kęsim tak, od razu, tak? Nie. My ich będziemy bronić. Prawie tak chodzi do wojny między Grey Knightami. Wilki obok Salamander są najbardziej tacy przyjaźni zwykłemu obywatelowi Imperium, pomimo tego swojego wyglądu barbarzyńcy. White Scarzy w dużym stopniu też i Ultrasi, też bym jeszcze dodał. Ale tak, jak najbardziej. Jedyny sukcesor chapter, jaki znamy z kanonu, że był, to byli Wolf Brothers. Ale nieudani. Nieudani, bo chyba jeszcze współczynnik mutacji jeszcze wyższy był. Niż w zwykłych Space Wolfach. Natomiast wiemy, że mają sukcesor chapter już teraz w Ultima Founding, czyli tym, gdzie Primarisi byli zakładani. Nie pamiętam nazwy w tym momencie, ale na pewno co najmniej jeden chapter Primarisowy Space Wolfów istnieje, ponieważ założenia Primarisowego Gene Seedu są takie, że wszelkie wady genetyczne, czyli mutacje wilcze u wilków, pragnienie krwi u Blood Angeli i tak dalej, są bardzo zmoderowane, przez co jest stabilniejsze to Gene Seed i można kolejnych tworzyć. Oryginalne kolory to były szarość przetykana czerwienią i złotem. Takie niebieska szarość, nie? Nie. Oryginalna. Oryginalne było szare jak futro wilków. Jak 13 kompania? Czy... Tak. W starym kodeksie Eye of Terror chyba była instrukcja malowania 13 kompanii. Mam to chyba nawet gdzieś. I w tej instrukcji było, że używa się właśnie kolorów szarych. Nie niebiesko-szarych, tylko szarych. Natomiast oryginalny ten kolor skin główny... 40-kowy kolor to jest taki baby blue. Jasno niebiesko-szary, z żółtymi motywami, z czerwonymi motywami też. W zależności od tego, która to jest kompania. I trochę bardziej niebieskawa od Tempest of Science, nie? Tak. No i też warto zaznaczyć, że Space Wolves ze wszystkich chapterów Marinesów jakby najbardziej odbiegają od kodeksa Astartes. Tak. Znaczy, Liman raz chyba wprost Gullimanowi powiedział, że mam twój kodeks gdzieś. Znaczy, większy nawet Rogal Dorn mu powiedział, że ma to dopiero prawie druga wojna. Tak, ale Rogal Dorn ostatecznie, jak już się przekonał do tej idei, to Imperialfiści ich sukcesorzy są jednymi z najbardziej ortodoksyjnych, poza Ultramarinesami, jakby popierającymi kodeks Astartes. Tak? Natomiast wilki mają liczebność 5-6 tysięcy, z tego co pamiętam, gdzieś tam we Fluffie jest. I wilki też funkcjonują jako chapter posiadający osobny kodeks. Tak. W 40 wiele rzeczy, więc możecie sobie nimi grać, nie używając głównego kodeksu. Wiele rzeczy tam jest inaczej niż w takim typowym chapterze, bo w typowym chapterze na przykład zaraz po wcieleniu do chapteru, a jeszcze przed implantacją tego interfejsu do zbroi, najmłodsi są skautami.
Jak się wprawią jako skauci, no to mają tą implantację interfejsu i zostają najpierw dewastatorami, potem asaultowcami i potem taktykalami. I dzięki temu Wolf Scouci mogą stabilnie trzymać snajperkę, tak, i również ciężką broń. Tak, bo Longfangi, którzy też są bardziej doświadczonymi... Odpowiednich dewastatorów. Są bardziej doświadczonymi członkami Legionu, zresztą Longfangs nazywają się tak dlatego, że wilkom rosną kły. I im mają dłuższe kły, to jest jakby znak wieku, tak? Im jesteś starszy, tym masz dłuższe kły, więc taki nieopierzony jeszcze Marine, pewnie jakby dostał plazma kanon, to by z nim stwierdził, że najlepszą opcją jest szarża. Idę mu jebnąć. Tak. Że złapę to za lufę i użyję jako pałki, tak? Więc u nich jest odwrotnie, że najmniej doświadczeni goście dostają, masz power weapon, masz jump packa i idź się bić. Tak, czyli blood clause tak zwani. No więc macie oddzielny smak, tak? Troszkę inaczej oni wyglądają. W międzyczasie jeszcze sobie znalazłem, że sukcesor chapter Space Wolfów Primarisowy nazywa się Wolf Spear, czyli wilcza włócznia. Znowu Wolf. Jeżeli Space Wolves, podobnie jak White Scarzy, a w przeciwieństwie na przykład do Imperial Fistów czy Ultramarinesów, przyozdabiają swoje zbroje na przykład trofeami, tak? Jeżeli zabili jakiegoś bossa orków, to potrafią sobie przytroczyć do pasa głowę tego bossa. Albo kości, albo elementy zbroi. Także jeżeli chcecie więcej opcji konwertowania modeli pod takim kątem, to nie wybierajcie właśnie tych bardziej standardowych czasów. Zachowawczych. Typu Ultramarinesi, Imperialfiści, czy nawet Salamandrzy. Tylko Space Wolves i White Scars są dobrym wyborem w tym przypadku, bo można ich ozdobić takimi motywami. Co jest zresztą pomaga, jeżeli chcielibyście sobie zrobić nawet 30-kowych wilków i macie boxa z Prospero, czy macie boxa z Calf, jeżeli macie kolegę, który zbiera wilków i na pewno ma masę jakichś tam fetyszy, naszyjników z zębów i innych takich rzeczy, i możecie po prostu do tych gości w Mark 3, Mark 4 dokleić to całe wyposażenie i mieć ten taki feel wilkowy, ten wikingowski. Mhm. W dosyć prosty sposób, na pewno prostszy niż niektóre inne legiony. Do tego wilki mają jeszcze trochę unikatowego wyposażenia, takiego jak Hellfrost Cannons. To są takie ala działa plazmowe, ale strzelające chyba, nie wiem, zimnem czy coś. W komentarzach ktoś na pewno napisze, jak to dokładnie działa. Walniesz pociskiem, który ma temperaturę bliską zeru absolutnemu, no to możesz szkód narobić, nie? No wiesz, tam, z tego co kojarzę w zasadach, to mi się przypomniało teraz, że tam jest coś takiego, że one działają tak jak są bronie z ogniem, które robiły Soulburst, tak? Czy Soulblaze? Soulblaze, tak, jest właśnie coś z lodem też. Mm-hmm. Coś pamiętam, że ten Longfang, czyli ich pojazd, transporter, który wygląda trochę jak łeb psa, ma te działa, które właśnie coś jak strzelą, to chyba później musisz testować się właśnie na jakiś lód, że jest coś zmrożone czy coś tam. Mm-hmm. W siódmej przynajmniej tak było. I dodatkowo mają Frost Weapons, to są takie power weapons, ale też z tematem lodu. Często jak widzieliście na przykład na ograch z Fantaziaka, oni też mają taką lodową broń, no to podobny klimat. Jeżeli chodzi natomiast o 30, to mają w tym momencie dwa unikalne oddziały, Varager Terminators, to są katafraktowi terminatorzy właśnie z Frost Weapons, i mają Death Sworn Pack, to jest taki oddział destruktorów uzbrojonych w Power Axy, jeśli się nie mylę, i do nich będą wychodziły niebawem modele, bo już były zateasowane na jakimś tam Open Day w Warhammer World. I jeżeli wiecie, czym są Lone Wolves, to są... To jest fajna jednostka, bo nie, znaczy ostatni kodeks, jaki tak naprawdę studiowałem Space Wolfów, to był 5. edycyjny, który w 6. edycji obowiązywał. Nie wiem, czy nadal to tak samo działa, ale jeżeli brałeś Lone Wolfa, no to był jeden koleś, do którego można było wziąć obstawę dwóch tych Thunder Wolfów, czyli tych dużych wilków, opcjonalnie. Bardzo dużo opcji uzbrojenia miał, można było na walkę wręcz go wykitować, można go było na strzelanie. W każdym razie głównym celem było, żeby nie przeżył. Bo jeżeli przeciwnik go zabił, to nie dostawał victory pointa, a jeżeli on przeżył grę, to ty chyba jeden victory point. Coś było, była jakaś taka zasada. Albo dostawał przeciwnik victory point za to, że...
Że przeżył. Że przeżył. Wydaje mi się, że ty traciłeś jeden. Ale no, ogólnie rzecz biorąc, we Fluffie chodzi o to, że to jest koleś, którego cały oddział poległ i on został jako jedyny ocalały i ma jakieś tam poczucie winy, że wszyscy jego kompanii odeszli, a on przeżył. To też jest z kultury nordyckiej, tak? Że chce zginąć w walce godnie, żeby trafić do Walhalli, a nie ze starego wieku, na przykład w łóżku, tak? Dokładnie. Więc Deathsworn Pack to jest właśnie cały taki oddział złożony z takich Lone Wolvesów i oni głównie po prostu mają wpaść, zrobić jak najwięcej zniszczeń, tak jak ci White Scarowi goście, i po prostu zginąć chwalebną śmiercią z mieczem w dłoni, tak? W ich przypadku akurat z toporem. Dodatkowo, jak jesteśmy już przy Thunderwolfach, w 30 można wystawić Limana Rasa z jego dwoma kompanami, z którymi się wychował jako dziecko, bo on był wychowywany przez wilki. Maskotki. Freki i Greki, jeśli się nie mylę. I ich można wystawić jako HQ option albo jako obstawę do Rasa. I są całkiem spoko. Jeden jest troszeczkę bardziej taki bitny, a drugi chyba więcej buffów daje naszej armii. Jeżeli sobie przypominam zasady odpowiednio. Na pewno jest to jeden z bardziej takich charakterystycznych legionów i też chyba jeden z popularniejszych, bym powiedział. Tak, no. Raz, że zawsze mieli chyba przynajmniej przyzwoite zasady. Tak. A dwa, że no właśnie ta ich odrębność, tak? Mają swój własny temat, mają swój własny kodeks, są inni niż reszta Marinesów. W wielu kręgach jest na przykład, że jak grasz ultrasami, to albo jesteś dzieckiem, albo pedałem, bo to jest takie vanilla i w ogóle typowe i tak dalej. A jak grasz Space Wolfami, to jesteś prawdziwym mężczyzną, prawdziwym neckbeardem. No tego pewnie dużo Amerykanów do tego gra. A czy wiesz, zobacz, stary, masz teraz tak, Gra o Tron, no to taki fantaziakowy... Wikingowie, serial Wikingowie. Więc na pewno to zyskało na popularności. Zresztą tak? ten Legion czy Chapter jest najbardziej metal, wydaje mi się. No jest, tak, to trzeba przyznać. Tak. Chociaż jeszcze, znaczy Wikingowie są awesome, Iron, po prostu. Iron Warriorzy też są metal. Bardzo metal. To są dosłownie metal. Tak. Ale nie tak jak wilki. Więc nie dziwota, że dużo osób... No, w innych chapterach nie ma tego, że siedzą, biesiadują i piją browary, nie? Tak, jeszcze dochodzi do tego, że oni nie są tacy jak powiedzmy Imperial Fist czy Ultramarines, gdzie raczej mamy tych takich typowo... Kije w tyłku. Kije w tyłku i typowo no, taką żołnierską typowo, postawę. Znaczy żołniersko mniszą tak. Postawę, tak? Tam że jest... jak nie trenujesz sztuk walki i strzelania z boltera, to się modli albo... A oni jak nie trenują, to chają browary i... Tak, no, oni siadają przy długim stole. Miod. Biją miod, który zwykłemu śmiertelnikowi przepaliłby dosłownie wnętrzność. No bo oni muszą mieć, bo oni zwykłemu Go pędzą z promitium, z tego co pamiętam, z paliwa. Dlatego po prostu do czołgów. Ja muszę to w końcu skończyć. Mam tą dioramę, w której stoją nawaleni po prostu Space Marini, właśnie piją single melt. Nie no, właśnie single melt, od melta bomby. Single melt whisky, nie? Z Molta Bomby można by łatwo zrobić ten kufel. Obcinasz górę i odcinasz ten uchwyt przeklejasz z bokiem. No. No tak właśnie chyba to nawet jest zrobione. Fajny taki keg. A inny pijący legion to Blood był Devguard, bo oni, pamiętam w którejś książce jest coś takiego, że jest zwycięski taki puchar jakichś toksycznych brei i Mortarion to zawsze wypijał, wiecie, jakby pił wodę. Natomiast jego kapitanowi się krztusili tam na przykład krew z nosa, już macie coś w tym stylu. I Blood Angelsi, którzy piją krew. Nie? Tak. Ceremonialnie. No dobra, to są trzy lojalistyczne chaptery, tak, które na dzisiaj myślę, że na ten odcinek możemy zamknąć, bo i tak dużo nam wyszło tego. Pewnie i tak. Macie co słuchać. I rozbijemy to sobie tak średnio na trzy legiony per odcinek, więc możecie się spodziewać w przyszłych odcinkach, że będziemy ten wątek kontynuować. Chyba, że nie chcecie tego, to napiszcie w komentarzach. Żebyśmy się zabili. Możemy zawsze w inną stronę iść, możemy to rozbić jakoś, żeby poprzetykać innymi tematami, to już dajcie znać. Na pewno w przyszłych odcinkach też byśmy chcieli, żeby Ziggy może popowiadał o swoich orkach. Ogólnie o ksenosach. Więc biorąc pod uwagę, że GW ma wywalone w tym momencie na ksenosy i ich... Nie, chodzi mi, wiesz, o wydawanie kodeksów. Mają wywalone, my też zatem mamy na razie wywalone i skupimy się na Imperium i Chaosie. Nie, no oczywiście, że jak widziałem na przykład kodeks Tauko, Wydział kodeks orków, to będąc trochę na hajpie, na czasie, oczywiście będzie można o tym pogadać. Także zakończymy ten dział i widzimy się, słyszymy się za chwilę.
było wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Chciałbym Wam przypomnieć z tego miejsca o iTunes, że możecie nas znaleźć tym razem na iTunes i na różnych agregatorach podcastowych, więc nie musicie już słuchać nas na YouTube, ale oczywiście zawsze na YouTube macie ten bonus, że możecie oglądać obrazki, a to nowości z White Dwarfa, jeśli nie kupujecie White Dwarfa i dlaczego tego nie robicie, to pytanie. Możecie obejrzeć obrazki naszych, fotografie naszych modeli, które pomalowaliśmy lub nad którymi pracujemy. No i oczywiście modele, których mówimy, na przykład o Reader's Models z White Dwarfa też, no i wszystkich nowości. Także tam możecie nas znaleźć. Pomimo nowości od YouTube'a, który nie będzie nas monetyzował, przestaniemy zarabiać te całe 5 zł na rok. My nadal będziemy wydawać odcinki na YouTube, bo czemu nie? No i cóż, widzimy się w przyszłym miesiącu, słyszymy się w przyszłym miesiącu i to chyba wszystko. Pamiętajcie, żeby dać lajka na Facebooku, zasubskrybować nas, a jak subskrybujecie YouTube'a, to pamiętajcie, żeby włączyć powiadomienia w postaci tego dzwoneczka, żebyście wiedzieli, kiedy wychodzi nowy odcinek lub inny content robiony już solowo przez naszego grota. Szwagier, co za ciebie? Szatan! Ja jeszcze tylko jedna rzecz mi się przypomniała. Na koniec puszczę Wam zdjęcia, które otrzymałem od naszych laureatów konkursu noworocznego, którzy powysłali nam swoje przysłowiowe samojebki z prezentami. Także dziękuję Wam bardzo za te zdjęcia i pozdrawiam Was serdecznie. I oczywiście przypominamy, że za najlepsze komentarze jest kuponik Kromlecha. Tak jest. Więc żegna się z Wami Vincent, Zygi i Szwagier.